Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie. To, co za chwilę będziesz oglądał, jest to materiał z webinaru, który odbył się 2 tygodnie temu i dotyczył diagnostyki i terapii stawu kolanowego. I razem z Maćkiem Tuczyńskim i Markiem Kusiem wprowadziliśmy naszych uczestników i za chwilę wprowadzimy Ciebie właśnie w zagadnienia terapii kompleksowej, którą posługujemy się na co dzień. Z tego miejsca chciałbym Cię także zaprosić na webinar, który będzie miał miejsce 30 listopada, czyli w następny poniedziałek, o godzinie 19:07 i będzie dotyczył również stawu kolanowego, ale tutaj pogadamy sobie o tym, jak wpływają dysfunkcje biodra i stopy na problemy, z którymi przychodzą nas pacjenci właśnie związane ze stawem kolanowym. Także kolejny obszerny materiał. Fajnie byłoby, gdybyśmy zobaczyli się na żywo na tym webinarze. Na stronie neurokolano.pl będziesz mógł się tam zapisać. Oczywiście pod spodem także link do zapisu tego materiału. A teraz zapraszam Cię na materiał właśnie z webinaru dotyczącego stawu kolanowego. Dzięki za uwagę. Dzień dobry, witam Was serdecznie na neurostreamie związanym z kolanem. Więc dzisiaj pogadamy sobie o bardzo częstym problemie w gabinecie. Uwaga, jeszcze raz, jakby ktoś nie słyszał. Szacuje się, że 20% osób ma problemy z kolanami różnego rodzaju. My będziemy mówić po prostu o problemach z kolanami, a wtedy myślimy o problemach i takich niespecyficznych, i bólach pooperacyjnych, i powypadkowych, pourazowych, pooperacyjnych rzeczach. Więc sporo takich pacjentów właśnie w gabinecie jest. U mnie jest to druga grupa, zaraz po lędźwiach i kręgosłupie po prostu, kolanka. Więc myślę, że w innych gabinetach wcale nie jest inaczej, pewnie jest tak samo. Jak ktoś się zajmuje nawet jeszcze troszeczkę bardziej ortopedią, to pewnie tych pacjentów ma jeszcze więcej. Więc tym bardziej temat jest warty uwagi. No tak, też staw taki uważany trochę za taki pechowy, nie? Że lubi mu się niestety całkiem dużo przytrafić. I to też pogadamy sobie, dlaczego lubi mu się dużo przytrafić, bo on jest takim, jak to Marek fajnie ostatnio powiedział, chłopcem do bicia. Dokładnie kolano. Tak. Wiele rzeczy wpływa na zaburzenia tego problemu. I stąd prawdopodobnie tak dużo ilość operacji na kolanie jest wykonywanych. Jak się okazuje, część jest niepotrzebnie do końca i możemy tego uniknąć. I się okazuje, że w wielu przypadkach leczenie zachowawcze jest tak samo skuteczne jak leczenie operacyjne. Dobrym przykładem są łąkotki na przykład. Mm-hmm. I teraz słuchajcie, jaki jest plan tego neurostreama? To, że my się widzimy, jest związane między innymi z tym, że stwierdziliśmy tutaj z tą tutaj jeszcze dwójką dżentelmenów, że fajnie byłoby zrobić bardzo obszerny, online'owy kurs dotyczący pracy z kolanem, czyli coś jak było w przypadku barku, ale jeszcze bardziej pro i jeszcze powiedzmy bardziej kompleksowo, bo zaprosiliśmy Marka, czyli mojego ulubionego neurotrenera. Mojego ulubionego też. Dokładnie, który po prostu poprowadzi część ruchową. Gdzieś tam jeszcze poprowadzi część dotyczącą analizy ruchu, więc będzie tego sporo i będzie tam. Zresztą to będzie dzisiaj to, co będziemy robić, taka namiastka tego szkolenia, bo będzie diagnostyka, będzie to, co lubimy najbardziej, czyli testy nerwomięśniowe, ich kreatywne wykorzystanie powiązane z testami funkcjonalnymi, z badaniem postawy, z badaniem ruchu i z tutaj logicznym myśleniem, plus zaleceniami do pacjentów, dla pacjentów z jakimiś już powiedzmy zaleceniami tego, co my moglibyśmy terapeutycznie zrobić, bo to oczywiście nie będzie całej terapii, bo byśmy tu siedzieli do północy, jakby miała być i terapia, i trening, i diagnostyka, i teoria, i wszystko. Nie dałem rady tego zrobić, ale myślę, że terapeutycznie byście sobie poradzili tutaj z tym kwestią, wam postaram się dokładnie to wytłumaczyć. Postaram się to wszystko, wiecie, zebrać do kupy i to będzie to, co między innymi będzie na neurokolanie. Dobra. Czy coś o neurokolanie chcemy jeszcze powiedzieć, zanim przejdziemy sobie do całego tutaj webinaru dotyczącego pracy? Mówiliśmy o tym, że dzisiaj jest ostatni dzień. Tak. Nie wiem, czy mówiliśmy dzisiaj. Dzisiaj jest ostatni dzień, słuchajcie, przedsprzedaży, która kończy się dziś o północy. Tak, jest. Potem jest trochę przerwy, jest sprzedaż, ale jest drożej, jak to w sprzedaży zwykłej. A później od, jak dobrze pamiętam, 7 grudnia, Krzysiek? Od 7 grudnia. Od 7 grudnia co tydzień 10 modułów wyjeżdża związanych właśnie z kolanem. Więc myślę, że warto. Zerknijcie sobie tutaj na dole, macie taki przycisk, że dołącz i wtedy możecie sobie poczytać o tych wszystkich modułach. My nie chcemy przedłużać, przejdźmy sobie do rzeczy dzisiejszych. Praktycznie, czyli slajd numer 3. My będziemy mówić czasami slajd numer 3, bo tam Krzysiek siedzi z tyłu i będzie nam klikał. I on tam jest człowiekiem, który technicznie zajmuje się wszystkim. No, dobra, jaki mamy dzisiaj plan? No, plan jest całkiem treściwy. Mamy łącznie slajdów, 13 tematów. Czyli to jest taki proces, który... Proces, tak. Będziemy sobie tak szli po prostu w takim w miarę logicznym ciągu przez
proces taki na początku jakby zrozumienia, skąd się biorą problemy z kolanami, poprzez później taką analizę troszeczkę anatomiczną, biomechaniczną, no i później sobie gdzieś tam wejdziemy w taką diagnostykę z wykorzystaniem testów nerwowo-mięśniowych, kawałeczek jakiejś analizy posturalnej, no i gdzieś tam dalej przez proces terapii aż do końca. Tak, czyli jak to mniej więcej wygląda w gabinecie. Dlatego, że też mamy tutaj realnego pacjenta, zawsze śmiesznie, że realny pacjent, jakbyś mieli czasami nierealny. Wymyślony, wyimaginowany. Nie, mamy realnego pacjenta, który tak się składa, że miał operację. Kiedyś miał operację? Kiedy miałeś operację? 7 lat temu. Czyli pacjenta już takiego starego, pooperacyjnego. Ciekawe, czy jeszcze tego Acela dalej ma po 7 latach. Może, że, ale nie mamy rezonansu w oczach, nie dowiemy się tego. Natomiast okazuje się, że czasami przy takich dynamicznych sportach ten problem występuje, czasami pojawia się ból kolana, czasami jakaś niestabilność, więc sobie zobaczymy, dlaczego tak u tego pacjenta jest. Dobra, więc będziemy sobie zajmować się Piotrkiem. Słuchajcie, u nas oczywiście kluczową rzeczą jest diagnostyka, ale może umówmy sobie często, z jakimi pacjentami, na przykładzie jakiego pacjenta będziemy sobie dzisiaj omawiać, tak? Bo to nie będzie schemat, który nada się idealnie dla wszystkich. Tak, czyli poprosimy o czwóreczkę. Tak. Jest czwóreczka. To nie będzie jakby schemat, który się nadaje na wszystkich, dlatego że jak będziecie mieli na przykład pacjenta stricte po świeżym urazie. Mhm. Albo po operacyjnego. Albo operacyjnego, no? To nie wszystko da się zrobić, dlatego że nie wykorzystacie sobie pełnych możliwości testów nerwomięśniowych. Nie wykorzystacie sobie czasami po prostu badania ruchu, bo pacjent jest leżący i tak dalej. Tak. Więc tutaj ale też umówmy się, często w takich sytuacjach taka bardzo, powiedzmy, precyzyjna diagnostyka no nie jest trudna. Nie jest ale też nie jest potrzebna. Nie jest potrzebna, bo jeśli macie taką sytuację, nie, bo ja na przykład kiedyś dużo więcej pracowałem ze sportowcami w futbolu amerykańskim, tam diagnostyka jest bardzo prosta. Po prostu stoisz na boisku, widzisz, że ktoś komuś sprzedał kopa w kolano. No i koniec, nie? Po prostu nawet możesz zobaczyć, z której strony dostał kopa i co dalej z tym zrobić. No diagnostyka to jest diagnostyka różnicowa. Złamane czy nie złamane? Pęknięte czy nie pęknięte? Jak nie, no to wiadomo, to pojechane, nie? Tutaj drenaż, taping, mobilizacja. Dokładnie, więc w sytuacjach, kiedy no mamy albo uraz, albo była operacja, no to my w dodatku, jak jest pacjent po operacji, to nawet dokładnie wiemy, co było operowane. Tak. Nie? Więc ta diagnostyka znowu jest dużo, dużo prostsza, ale zobaczcie, że jednak większość pacjentów, którzy przychodzą do nas z problemami z kolanami, to nie są osoby, które bezpośrednio są po urazie albo po operacji. Albo może inaczej, nie są bezpośrednio po urazie kolana, a z tym kolanem problem mają, tak? Tak. Bo są po wypadku samochodowym, są po skręceniu stawskowego tam pół roku temu, są po, nie wiem, jakimś upadku na nartach, na tyłek i tak dalej, przychodzą stricte z bólem kolana, a ten uraz nie dotyczył tego problemu. Dokładnie. I ja się tutaj może. No właśnie, często pacjenci to jakby określają, że to się tak jakby wzięło znikąd. Czyli jakby tutaj gdzieś tam zrzuca się to na. Oczywiście im pacjent jest starszy, tym łatwiej mu to jest zrzucić na zmiany zwyrodnieniowe. Ewentualnie na zmiany typu albo dużo siedzę. Albo po prostu jak nie dużo siedzi, to może dużo chodzi. To dlatego, nie? Więc półprawda trochę, nie? Półprawda. No, dokładnie. My się staramy właśnie nie skupiać na takich rzeczach, bo jeżeli ocenimy sobie, że przyczyną problemów są zmiany zwyrodnieniowe, to de facto nie jesteśmy w stanie z tym nic zrobić, bo te zmiany zostaną z pacjentem prawdopodobnie do końca życia. My raczej ewentualnie to, co możemy zrobić, to zahamować to. Ale wiesz co, tutaj wracając... Tutaj też od razu tylko przypomnę, bo padła bardzo taka fajne zdanie, że chyba, że to, co zoperowali, nie było przyczyną ich dolegliwości. Znowu, bardzo częsta sytuacja, jeszcze sobie o tym wspomnimy. No jest duża szansa na to. Ja tylko do takiej diagnostyki dorzucę jedną rzecz, że oczywiście to nie jest tak, że jak macie pacjenta na przykład takiego pooperacyjnego, to diagnostyka nie trzeba jej robić i możemy sobie przyjść do pracy. Czasami możemy wykorzystać elementy, ale diagnostyka tak naprawdę, na przykład w moim przypadku w gabinecie jest tak, że ja na każdej wizycie często przed pracą część diagnostyki muszę wykonać, żeby sprawdzić, co ja dzisiaj będę stricte robił. Czyli tam nic nie zakładamy z góry, czyli jest tak, że
być może ta miastka, którą wam pokażemy, ona też się przyda na przykład dla pacjentów pooperacyjnych, ale nie bezpośrednio od razu po operacji, tylko na przykład, nie wiem, miesiąc po, tak, albo kilka tygodni po, więc spokojnie można tym sobie tutaj żonglować. Kilka fajnych rzeczy wam pokażemy. Dobra, myślę, że możemy sobie przejść dalej, więc raczej będzie, wiecie, tutaj w naszym przypadku o pacjentach niespecyficznych, bo to oni są najtrudniejsi i tak naprawdę te wszystkie problemy typu kolanobiegacza, boczne przyparcie rzepki i tak dalej, to są takie niespecyficzne problemy, które nie wiadomo specjalnie skąd wynikły. U każdego pacjenta ten mechanizm występowania jest trochę inny i sobie z tym będziemy tutaj dzisiaj radzić. Ja tylko dopowiem, że rzeczy, które my tu mamy, to jest kola, bo tu znowu są jakieś tutaj... Prawie domniemane przestępstwo. Tak, domniemane przestępstwo, że po prostu pijemy jakieś inne rzeczy. Nie, to jest po prostu Pepsi Zero. Dobra. Ludzie pewnie tak na mnie uwierzą, no nie? Pewnie nie, ale no dobra, trudno. Co? Weźmiemy to na klatę. Okej, okay. Także anatomia i biomechanika. Więc tutaj możemy sobie, to co akurat teraz widzicie, bo zakładam, że już widzicie to na slajdzie, to jest, potraktujmy to jako przykład. Mhm. Bo takich przykładów problemów biomechanicznych może być bardzo, bardzo dużo. No bo wiemy, że kolano jest w sumie bardzo skomplikowanym stawem. Właściwie to nawet nie jest jeden staw. Mamy tutaj dużo różnych powierzchni stawowych. Mamy trzy różne kości plus trzeszczkę, tak, wyjątkowo przerośniętą. Całkiem skomplikowany układ więzadłowy. W dodatku w różnych ułożeniach tego stawu mamy różną ruchomość tego stawu. Więc ono jest dosyć skomplikowane i pomyślmy sobie o takim jednym prostym przykładzie. Widzicie tutaj, tak jakby idąc najbardziej od strony napisu, że mamy takie kolana mocno uciekające do środka. Nie? I co się wtedy dzieje? Dlaczego nas powiedzmy w takiej sytuacji to kolano może rozboleć i co tak naprawdę jest przyczyną? No bo tutaj często pojawi się u pacjentów na przykład samo takie przeskakiwanie ścięgna rzepki w momencie, kiedy kolano idzie do zgięcia. No i czyli powiedzmy takie krepitacje. One znowu mogą być czasami bez znaczenia, ale mogą też być związane z tym, że no po prostu zaczyna pacjenta boleć. I w takiej sytuacji, tak jak tutaj widzicie, nie dość, że zmienia się jakby sama szpara stawowa po zewnętrznej stronie stawu, to jeszcze zupełnie zmienia się trajektoria ruchu rzepki względem tej kostnej rynienki, którą dla rzepki tutaj wytwarza kość udowa i kość piszczelowa, tak? Tylko teraz, no oczywiście, moglibyśmy pomyśleć, aha, okej, czyli to po prostu jest problem z rzepką. No tak, bo ona tam po prostu przeskakuje sobie przez tą rynienkę, a nie powinna. No więc w takim razie pewnie można byłoby się po prostu zająć kolanem. Ale trzeba sobie zadać następne pytanie. Dlaczego w ogóle u naszego pacjenta doszło do takiej sytuacji, że to kolano zaczęło nam uciekać do strony wewnętrznej? Mhm. Czy to jest wina, powiedzmy, taka kostna? Tak? Bo tutaj często się spotykamy z takim opisem, że kość udowa ulega nadmiernej rotacji do środka, tak? No więc oczywiście zmienia nam tą całą tą oś stawu, kość udowa do środka, więc tak, żebyśmy mogli złapać jakkolwiek pion i się przemieszczać, no to względem tej kości, kość piszczelowa obróci nam się w stronę przeciwną, nie? Jednocześnie wypłaszcza nam to łuki stopy, no i powiedzmy ten problem staje się taki, no powiedzmy wielowymiarowy, bo mamy jednocześnie problem ze stopą, która niekoniecznie musi od razu dawać jakiekolwiek dolegliwości. Mamy problem z kolanem, ale on może się też gdzieś powiedzmy przenieść wyżej. No i jakby sednem sprawy jest to, żeby znaleźć tą przyczynę. Co spowodowało, że ta oś się zmieniła? Czy to będzie w takim przypadku, no co to może być? Na przykład osłabione rotatory zewnętrzne stawu biodrowego, ale to też może być pierwotnie coś, co spowodowało, że wypłaszczyła nam się stopa. Tak. I spowodowała, że kość piszczelowa nam się zrotowała do zewnątrz. Bo oczywiście nigdy nie możemy stwierdzić, że ta przyczyna pierwotna będzie zawsze taka sama. U każdego z naszych pacjentów ona może być troszeczkę inna. Po pierwsze może być inna, po drugie ona nie musi być jedna i może nie. Najczęściej tak jest, że pacjenci chodzą z kumulacją problemów i będzie ich prawdopodobnie sporo.
Więc dla nas istotne będzie to, żeby znaleźć tych kilka elementów, które mają wpływ na to kolano. Plus w dużym skrócie uproszczeniu możemy powiedzieć, że problem jest dysbalans mięśniowo-powięziowy, bo to on determinuje ustawienie kości w stawach i ich prawidłową pracę, ale jest to znowu bardzo globalne takie określenie i my musimy znaleźć dokładnie, które struktury tego aparatu mięśniowo-powięziowego są zaburzone. Ewentualnie dlaczego, tak? Dlaczego w niektórych miejscach jest tego napięcia za dużo i za mało i między innymi tym się będziemy zajmować. Słuchajcie, i teraz tak, idąc sobie, no to oczywiście, żeby to określić, to kluczowa jest diagnostyka, ale my dzisiaj Wam pokażemy taki troszeczkę diagnostyczny minimalizm, czyli nie będziemy się oczywiście opierać na jakimś jednym teście, ale postaramy się zrobić mało, bo tak, dostaliście od nas takie materiały dodatkowe na maila, jeżeli byście osobami, które zapisały, znaczy, które są w ogóle w naszym newsletterze, a zakładam, że praktycznie każdy, kto to ogląda, to pewnie jest, to tam był materiał dodatkowy i było wypisane na przykład wszystkie mięśnie plus ich taka powiedzmy podstawowa anatomia, które mają wpływ na gdzieś tam ustawienie pracy stawu kolanowego. To nie oznacza, żeby na przykład, jeżeli tą diagnostykę promujemy i tak, ona jest dla nas najważniejsza, to żeby nie dostać wszystkie mięśnie. Bo dzisiaj sobie z chłopakami rozmawialiśmy, czy oni u pacjentów z problemami stawu kolanowego testują wszystkie mięśnie. No nie. Nikt tak praktycznie nie robi. Może one w konsekwencji na przykład kilku wizyt są stosowane wszystkie, ale to nie jest tak, że przychodzi pacjent i ja w tym momencie testuję kilkanaście mięśni, które mają wpływ na staw kolanowy, bo po prostu pacjent często by mi wpadł w kompleksy, że jak to możliwe, że on w ogóle chodzi, a tam nic w kolanie nie działa prawidłowo i tak dalej. I ja bym za bardzo nie wiedział się też na czym skupić, więc dzisiaj zrobimy sobie taki minimalny diagnostyczny. Wykorzystamy sobie mięśnie powiązane, wykorzystamy sobie wskaźnik do tego i ja na przykład jak testuję pacjentów, to zaczynam sobie testować o takich rzeczy, które są kluczowe, tak? W zależności od tego, jaki problem. Jak mamy tutaj pacjenta za CL-em, to oczywiście dla mnie będzie bardzo ważne na przykład praca grupy kulszowo-ogniowej, bo często graf jest brany z mięśnia półścienistego, więc zobaczymy sobie, jak pracuje, jak stabilizuje grupa kulszowo-ogniowa. Tym bardziej grupa kulszowo-ogniowa jest bardzo ważna, bo ona tak naprawdę wspomaga pracę tego ACL-a biednego, który był uszkodzony, więc do tego warto sobie sprawdzić. Testuję sobie często coś po stronie przyśrodkowej, czyli grupę przywodzicieli, cały ewentualnie mięsień smukły, który jest ważny dla tutaj stawu kolanowego, stronę boczną, czyli na przykład na pierwszy pomiędzy szeroki albo pośrodkowy średni i przód, prosty uda. Później ewentualnie potem można sobie badać dodatkowe rzeczy, na przykład postawę głowy czworogowego, tak jak tutaj widzicie na kolejnym slajdzie diagnostyka minimalizmu Maćka, gdzie widzę, że Maciek testuje prawdopodobnie albo głowę pośrednią, albo boczną. Pośrednia to chyba pośrednia, no właśnie chyba pośrednia, bo nie widzę rotacji stopy, a może Natalia nie ma rotacji w kolanie. Nie pamiętam, ale docelowo jak robiliśmy zdjęcie, to chodziło o środeczek. Tak. Okej, środeczek, to fajnie, że pamiętasz. Plus w kolanie dość ważne jest ocenienie sobie... Agnieszka się pyta, czy coś o przeprostach powiemy. No może na koniec jakieś Q&A. No właśnie. Tak. Wiesz co, może faktycznie gdzieś tam na koniec, jakbyś się jeszcze mogła z tym przypomnieć. Aczkolwiek może się okazać na końcu, że zobaczy, że może to pytanie już nie będzie potrzebne. Tak, mam nadzieję, że tak będzie przynajmniej. Że można to skumać, no nie? Dobra. I słuchajcie, my zrobimy sobie diagnostyczny minimalizm, już zbadamy sobie trochę mięśnie, pokażę Wam też taką fajną rzecz, jak wykorzystać sobie testy nerwowo-mięśniowe w sytuacji, kiedy na przykład nie możecie za bardzo obciążyć tego mięśnia, że albo padnie na przykład świeżo po operacji, albo świeżo po urazie, albo jak wykonujecie nawet minimalne zgięcie, to on już tam cierpi z bólu. Więc wtedy można sobie zrobić to w inny sposób i to sobie dzisiaj właśnie zrobimy. Bo to pytanie zawsze pada gdzieś tam na terapii nerwowo-mięśniowej, że robimy testy, tam pierwsze dwie godziny testów i ludzie, a jak ja nie mogę zrobić tego testu, bo pacjent na boli. No to na razie nie rób, tak? A jutro będziesz wiedział, jak to zrobić. Więc to tutaj... generalnie bardzo dobre pytanie. Bardzo dobre pytanie, bardzo wiadomo, pytanie. Tak jak się tak. Ze sobą walczy jeden na jeden czysto treningowo i wszyscy zdrowi, no to jest łatwo, a później w gabinecie, gdzie mamy pacjenta, którego po prostu boli. No to już bywa różnie, nie? Więc musimy tych takich lifehacków mieć gdzieś tam troszeczkę więcej. Zrobimy sobie też więzadła i teoretycznie dzisiaj się jakby pisałem sobie tę prezentację i padło takie pytanie, pytam się chłopaków, czy często diagnozują łąkotki, tak? Bo to jest ważny aparat bierny, jeśli chodzi o staw kolanowy. No i się okazało, że niespecjalnie często badają łąkotki, ale to nie jest dlatego, że po prostu nie wiemy o ich istnieniu, tylko wiemy, że one też są problematyczne wtórnie, tak? Jak często tak. Cały układ tutaj czynny ruchu zaczyna prawidłowo działać i jest ten balans wraca, to się okazuje, że te łąkotki nie są problematyczne, albo nawet wręcz przeciwnie, mi się kilka razy zdarzyło w gabinecie, że to ma tendencję do regeneracji. No, były takie sytuacje, że gdzieś tam była pęknięta i zrobiliśmy sobie, no robiliśmy tak, terapię. Zresztą, i to jest ta część taka lepiej ukrwiona. No tak, tak, tak.
Tak, znaczy też tak, słowem usprawiedliwienia. To nie jest tak, że w ogóle nigdy tego nie sprawdzamy. Nie. Po prostu w momencie, kiedy terapia definitywnie nie idzie, widać, że strukturalnie jakaś blokada w kolanie i ono nam się po prostu nie chce zginać, jest bardzo duży ból przy tym zgięciu, jest duża sztywność, no to oczywiście trzeba byłoby tą kotkę sprawdzić. Ale w większości przypadków, kiedy pracujemy z osobą, która nie miała tam bezpośrednio teraz jakiegoś urazu, no nie ma jakiegoś strasznego hardkoru, to no, ryzyko jest minimalne. Natomiast też pokażę Wam, jak można te łąkotki sprawdzić z wykorzystaniem miejsca wskaźnikowego. To będzie takie, powiedzmy, uzupełnienie tych wszystkich testów Appleya, McMurraya i tak dalej, bo my też to robimy. Ja tylko się też znowu usprawiedliwię tutaj, bo jakby przyszedł pacjent, który miałby blok w kolanie albo non-stop nawracający stan zapalny, to ja bym te łąkotki sprawdził. Natomiast może nawet bym go odesłał gdzieś tam na USG, żeby sobie sprawdził je, no nie? Też mogę tak. Ale przy bólach niespecyficznych te łąkotki naprawdę one się rzadko, powiedzmy, są główną przyczyną problemu. Dobra. I teraz tak. Kilka rzeczy, które też pokażę Wam, jak wygląda diagnostyka u nas, a jak nie wygląda, więc to, co lubicie najbardziej i to, co lubi Maciek robić w wolnym czasie, czyli troszkę heheszków. Dobra. Krzychu, dawaj heheszki. Są. Dobra. I teraz to. Okej. Jako, że jestem po prostu miłośnikiem memów i myślę, że to jest taka spoko forma przekazu, no to tak. Generalnie, no, jak już nas trochę znacie, to wiecie, że jesteśmy raczej zwolennikami tego, żeby z pacjentami robić jak najmniej, jeśli chodzi o kwestie terapii. Ale po prostu zbadać możliwie dobrze. To nie brzmi wcale dobrze, wiesz? Robić jak najmniej w kwestii terapii. Tak, ale to znowu chcę to rozwinąć. Chodzi o to, że często, jak teraz tak myślę z perspektywy gdzieś tam czasu, to kiedyś robiliśmy bardzo dużo technicznie różnych rzeczy, że jak mamy gdzieś tam mniej więcej do godziny czasu na pracę z pacjentem, no to było bardzo mało diagnostyki, a bardzo dużo pracy. A później gdzieś tam z biegiem czasu się te proporcje trochę zmieniają, bo okazuje się, że można zrobić bardzo dobrą robotę dla pacjenta bardzo krótko, ale ta praca jest tak samo skuteczna albo nawet skuteczniejsza, bo trafiamy dokładnie w miejsce, na którym nam tak naprawdę zależy. Dlatego zawsze na takie pytanie, co robimy? No to ja bym odpowiadał, że no najpierw stawiamy jakąś diagnozę funkcjonalną, najpierw sprawdzamy, jakie jest jakieś najsłabsze ogniwo i dopiero staramy się nim zająć. Oczywiście druga rzecz jest taka, że trochę unikamy specjalnie takich diagnoz klinicznych w naszej praktyce, czyli często, no, jeśli nas pyta pacjent, no dobra, ale co to tak naprawdę jest, nie? No to my oczywiście moglibyśmy powiedzieć na przykład, no, rzepka definitywnie ustawiona dobocznie, tak, więc to jest to boczne przyparcie rzepki, no i piona, nie? Ale tak naprawdę, naprawdę niewielu osobom jakby to, może tak, naszemu pacjentowi niekoniecznie to pomaga. Ale pacjent może być zadowolony, bo on, ktoś mu powiedział, co jest jego przyczyną problemów. I słuchaj, tak, powiem ci, dlaczego tak mówię. Ale może być też tak, że on to później sobie wygoogluje i tam się później po prostu okazuje, że nie, tylko operacja. Może tak być, ale będzie na przykład, że nie wiem, leczenie zachowawcze i tak dalej, co sobie znajdzie, tak? Bo dla pacjentów często jakby kluczowe jest to, żeby ktoś się będzie na pytanie, dlaczego ich boli? Skąd mnie ten problem? Ktoś powie, że boszczę przywarcie rzepki, o dzięki. I właśnie ostatnio też na tablicy mi się pojawiło, no nie? Bo gdzieś tam nawet znajoma jakaś, że po prostu zdjęcie, że jest u fizjoterapeuty jakiegoś, akurat tam nie znam, nie kojarzę i tak dalej. No i po prostu, że w końcu wiem, dlaczego mnie boli kolano, mam boszczę przywarcie rzepki. I mówię, o, fajnie. Czyli dalej nie wiecie. Więc tak to wygląda i my troszeczkę pójdziemy sobie dalej. Z tym oczywiście, słuchajcie, w diagnostyce bardzo istotne jest to, żeby też jakby wykminić sobie samodzielnie jeden do jednego jakiś algorytm postępowania, tak? Bo my mówimy, że oczywiście algorytmów nie ma i tak dalej. One de facto są, tylko że trzeba je stworzyć do danego pacjenta, tak? Nie tak, że są takie ogólne i tak dalej. I tutaj jakby kolejna rzecz związana właśnie z tymi algorytmami, postępowaniem albo nawet leczeniem przed diagnostyką, tak? Bo tutaj akurat jest trochę heheszki związane... Tak, Krzychu, numer 8. Trochę heheszki związane na przykład z tym, że nie wiem, tam tensa robimy, jak kogoś boli kolano i tak dalej, ale równie dobrze można robić, nie wiem, po prostu mobilizację tego kolana. To nie jest lepsze, tak, na przykład niż tens. Albo wbicie igły w te kolano. To też nie musi być lepsze niż ten tens, bo to jest znowu jakieś leczenie, mówiąc w dużym skrócie, na pałę.
Czy po prostu boli mnie, no to właduję tam igły, będzie fajnie, albo zrobię tam tens, albo magnoterapię, albo nie wiem, co tam jeszcze, jakieś śmieszne, jakieś tam jonoforezę, czy jakieś tam inne rzeczy. No, ale nie będziemy się śmiać z fizykoterapii, tak, bo się na niej znamy. Dokładnie. Znaczy, no dobra, dużo by o tym mówić, ale to chyba niespecjalnie dużo wniesie akurat. Więc no znowu, to klasyczne wzmacnianie głowy przyśrodkowej, które chyba się przez każde fizjostudia gdzieś tam przewija wielokrotnie. My do końca nie wiemy, bo dzisiaj Marek pytał, ja w ogóle może wytłumaczę Markę, bo Marek na razie on strasznie dużo mówi, ale dzisiaj na razie on mówi mało, bo teraz nie ma mikrofonu, ale za chwilę dostanie, więc będziecie mieli jego jeszcze dzisiaj dość prawdopodobnie. Tak jest. Więc trochę tutaj powiem, o co chodzi, bo teraz pewnie... Teraz ja się usprawiedliwiam. Tak. Dokładnie. Zgubiłem się, bo chciałem Marka wytłumaczyć. Tak, że Marek mówi, że w treningu już chyba nie jest tak, że się ciągle wzmacnia głowę przyśrodkową. A my do końca nie wiem, jak jest z fizjoterapii, tak jakby mówiąc ogólnie, bo ja nie wiem, czy... Też nie siedzimy w tym nurcie, no nie? Jak my kończyliśmy studia. Jak my kończyliśmy studia, to rzeczywiście było tak, że ta głowa środkowa była super ważna i ona była, trzeba było izometrycznie ukatować, później koncentrycznie ukatować, później ekscentrycznie ukatować i w sumie katować ją, no nie? Żeby odbudować. Więc my oczywiście znowu nie miałbym nic przeciwko, gdyby się okazało, że po prostu po zbadaniu pacjenta to jest bezpośrednia przyczyna jego problemu. Znowu, trzeba byłoby sobie zadać pytanie, co się stało tej biednej głowie przyśrodkowej, że ona po prostu wymaga naprawy, nie? Więc znowu, nie traktujcie tego od razu jako jakiś pewnik, że nigdy więcej nie wzmacniamy głowy przyśrodkowej. Są momenty, kiedy to oczywiście będzie istotne, aczkolwiek no zawsze zadajemy sobie pytanie, czy w ogóle da się jej wyizolować? Co jest... Nie da się jej wyizolować. No może mówić głośno, będziemy nie słychać, wiesz? No. Okej. Przez megafon. Dobra. No dobra. A to nie chcesz czegoś wcześniejszego z takiego... Ja w ogóle teraz chyba wszystko powiedziałem o tym. Znaczy, tak? Chyba, że ktoś chce się z tego właśnie, to... Ten mem jest fajny. Ten mem jest fajny, no. Dobra. Udało ci się nawet. Mnie on bawił, no nie? I teraz tak, o co w ogóle chodzi? No. Okej. Okay. Mamy w fizjoterapii klasycznej wzmacniasz głowę przyśrodkową i rozluźniasz pasmo. No i tak jest. Pasmo? I my... Tak. No to ja już dzisiaj na ten temat mówię. Tak. Katastrofa jest straszna. Niekoniecznie też da się faktycznie strukturalnie to pasmo rozluźnić. No, nie no. Więc no... Tak, ale i można więcej problemów z tego mieć, tak naprawdę. Dzisiaj Marek wam powie o historii w sumie bardzo świeżej, więc myślę, że będzie tutaj taka nauka na bieżącym przykładzie i cierpieniu innych ludzi. Dobra. Słuchajcie, i teraz tak, idąc sobie dalej, pewnie jak wiecie, my tak dużo mówimy, że to fajnie, to nie fajnie i tak dalej, to można się pogubić i można za bardzo nie wiedzieć specjalnie, od czego de facto zacząć tę diagnostykę, na co warto zwrócić uwagę, co jest ważne w kontekście tego kolana, więc przejdziemy sobie do praktyki stricte i będziemy sobie przede wszystkim korzystać z testów toniczności mięśniowej, czyli z testów nerwomięśniowych, ale nie tylko, tak? Więc tutaj będzie taki miks, więc jak znacie te rzeczy, no to tam coś tam się może was poprawić. Nie będziemy mówić sobie o mechanice, jak to działa, o ruchu ucieczki, o mobilizacji wrześniowych problemów mięśniowych, bo takie rzeczy możecie sobie na naszym kanale YouTube'owym znaleźć, więc przejdziemy sobie od razu stricte do mięska. Od razu będę jechał z tematem, jak coś będzie dla was niejasnego, to musicie wrócić na nasz kanał YouTube'owy. Na szczęście, który jest 11 listopada, jest dzień wolny. Mhm. Można to zrobić, więc możecie od razu zaległości ewentualne nadrobić, żeby sobie to wszystko tutaj omówić. W międzyczasie się jakaś dyskusja pojawiła na temat operacji kolan. Na razie to zostawimy bez komentarza jeszcze. Tak. Martyna zapytała, czy wytłumaczymy, na czym polega tens. No generalnie niekoniecznie, bo to nie jest na to dobre miejsce. W bardzo dużym skrócie, no tens służy prądy do... przeciwbólowe po prostu. No tak, zmiary częstotliwości. Do bramkowania na poziomie rdzenia kręgowego. Chodzi po prostu o to, żeby pacjent przez jakiś czas tego bólu nie odczuwał. Więc w konsekwencji no, całkiem dobry efekt przede wszystkim na poziomie placebo, bo jak kogoś przez jakiś czas nie boli i śmielej wykonuje niektóre ruchy, no to jest szansa, że w jakimś stopniu może się to poprawić, aczkolwiek nie likwiduje to absolutnie przyczyny i to jest chyba akurat generalnie wiadome. Dobra. Okej, okay. I teraz tak, przejdziemy sobie do znowu tego całego wystąpienia, znaczy tego całego planu webinarowego, który mieliście na samym początku, czyli plan tego streama i na przykładzie tego planu będziemy sobie robić całego tutaj pacjenta. I teraz tak, ja sobie idę tam, wy tu siedzicie, heheszkujecie, wiesz co jeszcze będzie dobre, żebyście sobie na te pytania ewentualne odpowiadali razem, bo raz będzie ruchowo, raz nie, więc nawet możesz sobie mikrofon odpiąć i raz ty, raz Marek i byłoby spoko, wiesz co chodzi.
Dobra. Wiesz, kumacie, tak, no nie? Tak zrobicie, no nie? A ja będę sobie przemieszczał się na drugą stronę i tutaj z Krzyśkiem. Ja mi się po prostu mega spodobał komentarz Pawła. Lepiej wytłumaczył tensy niż ja. Tak? Tens, prundy, klikasz guzik i kasujesz 100 zł XD. Mega spokojnie. Dobra, okej. I teraz tak. Boś mnie rozbawił. Dobra, pamiętajcie, że ja tu też jestem, chłopaki. Jak coś, to ja tu też będę mówił teraz. Pamiętajcie o tym, że wiecie, ja tu będę. Więc nam się szybko plan zmienił. Śmieszna sprawa, jak tutaj ktoś ostatnio był i zobaczył tą ścianę i tą ścianę mówi, o, to jest jedno pomieszczenie. Więc ludzie byli zdziwieni tym całym zajściem. I teraz tak, jest z nami Piotrek. Cześć Piotrek. Cześć. Tak, Piotrek ma problem z kolanem lewym. Czasami tak, mówi, że na co dzień. Ja może z niego powiem, bo zrobiliśmy taki 30-sekundowy wywiad przed tym całym zajściem, więc za dużo o Piotrku też jeszcze nie wiem. I tak, problem z lewym kolanem. Tam była operacja 7 lat temu, operowany był ACL. Czy będziesz, z czego był robiony graf, czyli przeszczep z czego, z jakiego... Z uda, tutaj z przodu uda, tak? Mogło być, z miezadła rzepki mogło być robione bardzo często, nie z tyłu, tak? Nie masz tam... Dobra, czyli mogło być z miezadła rzepki, prawdopodobnie. Być może z części mięśnia tutaj czworogłowego, też się czasami tak zdarza. Dobra, i teraz tak, czyli mamy problem, który, powiedz mi, on się czasami, jakiś dyskomfort, jakiś problem z uciekaniem kolana się pojawia w niektórych sytuacjach? Uciekaniem bardziej nie, tylko przy jakichś dynamicznych, powiedzmy, rzeczach, powiedzmy, jak gram w piłkę, no to wtedy odczuwam ból. I to nie jest tak, że przy jakimś ruchu mnie boli, tylko powiedzmy, nie wiem, zacznie mnie boleć, boli mnie jakiś czas i później przestaje. Okej, okay. Czyli zrobisz sobie trening, pobiegasz sobie tam za piłką, a później się okazuje, że po całym tym treningu zaczyna cię boleć kolano? W czasie już. W czasie już się zaczyna boleć i po też ten ból się utrzymuje? Tak. Długo się utrzymuje po? No parę godzin myślę, okay. To mija. Albo też mnie boli, gdy długo na przykład w pozycji, gdy muszę kucać. Mm-hmm. W takiej pozycji, jak długo nie wiem, coś tam robię, to też mnie później boli. Dobra, okej. Okay. Więc tutaj widzimy, że jakiś ten problem jest. I teraz, jeżeli pacjent wam zgłasza, że jakiś tam problem mamy, to znaczy, że jak sobie zrobimy dokładne tutaj testy, to coś na pewno nam w tym kolanie wyjdzie nie tak. Trochę nie przemyśleliśmy sytuacji, bo Piotrek ma problem z lewym kolanem, a stół jest złożony tak, jakbyśmy badali sobie prawą stronę ciała, ale to nie jest specjalnie problem, bo wzrost ułoży się trochę inaczej. Wiesz co? I teraz tak. Kwestia ruchowa, kwestia analizy posturalnej zostawię tutaj Markowi, więc my przejdziemy sobie do tak zwanych warunków laboratoryjnych, więc badamy sobie pacjenta stricte na leżance, ale w naszym gabinecie najczęściej jest tak, że wychodzimy sobie od wywiadu, tutaj wyciągamy dużo rzeczy, coś tam już o Piotrku wiemy. Wiemy też jeszcze, że oprócz tego miał kilkukrotnie skręcony staw skokowy, głównie prawy, miał problem z ręką lewą złamaną, przed ramię, tak? Nie, tutaj. Ramię, okej, ramię, czyli wysoko, dobra. I nie ma żadnych innych operacji, jakichś innych problemów bólowych też nie ma. Dobra, jest w miarę aktywny i najczęściej jest tak, że jest wywiad, później robimy sobie analizę posturalną, czasami analizę wchodzi, czasami jakieś ruchy dynamiczne, w zależności od tego, z czym pacjent przychodzi, bo to diagnostykę musi sobie dopasować do aktualnego problemu pacjenta i ewentualnie później przechodzimy sobie na stół, badamy sobie ogólny poziom sprawności układu nerwowego w naszym przypadku, czasami zadaniowość, czasami czy pacjent ewentualnie... jak wygląda jego tutaj, powiedzmy, tutaj jakość tutaj tych testów nerwomięśniowych, jakość reakcji, możemy sobie sprawdzić, a więc tych możliwości jest sporo. Ja sobie sprawdziłem, tylko wiemy, że Piotrek nie jest w globalnym zaburzeniu, nie ma globalnej hipertonii, nie ma globalnej hipotonii. Wzięliśmy sobie mięsień skarsienkowy, bunt romotoniczny i przejdziemy sobie do testowania stricte tego kolana. Połóż się na plecki. Dobra, wiesz co, ułożymy się w ten sposób, dobra, i teraz tak, co ja chcę do ciebie? Wygląda w miarę pozycja? Dobra, utrzymaj tak rękę, okej, okay. Działa, trzymaj, działa, dobra, jest normotoniczna ręka, przejdziemy sobie i teraz tak, słuchajcie, moglibyśmy przejść sobie do badania konkretnych struktur mięśniowych, ale czasami możemy sobie troszeczkę odwrócić kolejność, na przykład sprawdzić sobie, jak reaguje mięsień wskaźnikowy, czyli mięsień, który działał dobrze na podrażenia poszczególnych struktur. Możemy sobie to odwrócić, żeby zobaczyć, czy cokolwiek w kolanie jest. Jak to możemy zrobić? Utrzymuj sobie tak rękę, trzymaj, i przykładowo, obciążasz na przykład sobie staw rzepkowo-udowy tutaj i sprawdzę sobie, co się na wskaźniku będzie działo, trzymaj. O, i widzimy, że jakiś problem w stawie rzepkowo-udowym mamy. Więc tutaj jakieś podrażenie stawowe prawdopodobnie jest. To oznacza, że jakbyśmy sobie badali mięsień czworogłowy uda, to coś tu będzie się,
też nie będzie pracował tak, jak powinno. Trzymaj. Działa z powrotem. Trzymaj cały czas tak. Możemy sobie ocenić stricte staw kolanowy. Trzymaj. Oj, zobaczcie, tutaj pacjent wpadł w hipertonię, czyli wiemy, że stricte mięśnie, które będą miały wpływ na aktywację stawu kolanowego, też będą dysfunkcyjne. Dobra, trzymaj. Możemy sobie ocenić torebki, tak, system bierny, czyli ja sobie chwycę i sobie to rozciągnę, wracam sobie do wskaźnika, oceniam, co się dzieje i mamy też problem torebkowy w tym obszarze. Trzymaj i ewentualnie możemy sobie nawet podrażnić poszczególne struktury więzadłowe, tak? I zobaczyć sobie, co się na wskaźniku dzieje. Poboczne piszczelowe w porządku, tutaj strzałkowe, jeśli chodzi o sygnał, trzymaj, coś nam nie działa. To oczywiście nie jest alternatywa dla testów funkcjonalnych, bo te testy funkcjonalne też sobie warto zrobić. Jeśli chodzi o kolano, to wiecie, warto zrobić sobie stricte zakres ruchu, sprawdzić sobie, czy to jest bolesne, w porządku. Możemy sobie wyprost ewentualnie sprawdzić, czy to jest bolesne, w porządku. Możemy sobie sprawdzić, wiecie, standardowe testy więzadłowe. Utrzymaj, zobaczymy sobie dla pobocznego strzałkowego, w porządku, piszczelowego, w porządku. Możemy zrobić sobie szufladę przednią, trzymaj. Jest w miarę ok. Zawsze, jeżeli na przykład macie jakieś, wiesz co, troszeczkę wyżej da się delikatnie przesunąć, jakbyś się mógł jeszcze troszeczkę, o super, dobra, starczy mi. Dobra, jeżeli na przykład nie jesteście pewni, czy tutaj tego ruchu jest za dużo, czy za mało, to zawsze warto porównać sobie na przykład z drugą kończyną, żeby sobie to ocenić. Tu jest troszeczkę lepsza stabilizacja, jeśli chodzi o więzadło krzyżowe. Przynajmniej tam było trochę mniej, ale aczkolwiek nie mogę powiedzieć, że było to jakoś pozytywny test szuflady przedniej. Krzyżowe tylne. Też jest w porządku, nic się w ogóle nie rusza w tym kolanie, w nodze lewej. Jeszcze raz sobie przednie. Tak, jest trochę gorsza stabilizacja. Tylne, nic nie drgnie. I teraz zobaczcie, ja też mogę wykorzystać sobie mięsień wskaźnikowy do tego, żeby sobie sprawdzić, czy mamy podwyższony sygnał na jakimś więzadle, tak? Czy tam jest dysfunkcja. Trzymaj. Działa dobrze. Utrzymaj, tak? Zobaczcie, idę sobie do na przykład więzadła krzywego przedniego i oceniam sobie, co się dzieje na wskaźniku. I też widzimy, że jakiś problem mamy. Trzymaj. A krzyżowe tylne? Trzymaj. A tutaj nie. Więc możemy sobie w ten sposób tak naprawdę wskaźnik wykorzystać do ocenienia struktur, gdzie ewentualnie może być zaburzony sygnał i to już nam będzie mówiło, co warto sobie ocenić. Dla przykładu, że pokażę Wam, jak można taki fajny skanik zrobić. Zobaczcie, coś Wam pokażę ciekawego. Bierzemy sobie mięsień wskaźnikowy, to jest bardzo dużo możliwości wykorzystania tego mięśnia. To nie jest tak, że na ramieniu wskaźnikowym. Wskaźnikowy to jest mięsień, który po prostu aktualnie działa dobrze, w dużym skrócie. Więc bierzecie sobie mięsień, który ma prawidłową reakcję i oceniacie sobie, co się wydarzy przy obciążeniu konkretnego stawu, więzadła, mięśnia i tak dalej. Spróbuj, Piotrek, na przykład, trzymaj, wyprostować izometrycznie prawe kolano. Trzymaj. Zobaczcie, nic się nie dzieje. Mięsień działa dobrze, tak? Rozluźni się. Czyli wyjściowo jest silny i po manipulacji mi się rozluźnia. Czyli rakieta, tak powinno być. A weźmy wyprostuj drugie kolano. Trzymaj. I od razu widzimy tak, że przestaje to działać prawidłowo. Czyli my wiemy o tym, że to zaburzenie tutaj jest. To było potwierdzenie, wcześniej też to wiedzieliśmy. A dobra. W dużym skrócie, jeśli chodzi o staw kolanowy, warto sobie, bo wiecie, takie rzeczy pacjentowi mogą nic powiedzieć, że o, proszę zobaczyć, pan napina to kolano, mięśnie, ręka jest silna, napina pan to kolano, jest słaba. To może pacjent za bardzo nie przymówić, bo on za bardzo nie wie, jak powinno być, my to wiemy, ale dla niego na pewno tutaj fajnie zadziała, jak pokażę mu, jak na przykład działa, przykładowo, prosty uda z tej strony, trzymaj, trzymaj. Tu jest hipertoniczny, trzymaj, ok, jest hipertoniczny. Po drugiej stronie zobaczmy sobie, trzymaj, działa dobrze. Czy tam wszystko jest w porządku? Będziesz musiał powtórzyć, bo... Na chwilę zerwało, ale już działa. To Wam zniknęło. Nie, bo ja tutaj też jest offline. Tak? Aha. Tylko nie wiem, na czym skończyłem. Byś musiał przejść, zacząć jeszcze raz od tego, że przechodzisz do testów. No. Już działa, wszystko wróciło i wszyscy... I mogę powiedzieć o testach, tak? Tak. Dobra. Słuchajcie, czyli tak, możemy sobie przejść normalnie do badania testów, dlatego że
dla pacjenta to może być nienormalne, nielogiczne, nie powinien wiedzieć, czy to jest ok, czy nie jest ok, że na przykład, nie wiem, proszę zobaczyć, jak pan napina prawą nogę, to wskaźnik działa prawidłowo, jak lewo, to niekoniecznie. To dla niego jest mało przekonujące. Ale jak pokażecie pacjentowi, proszę zobaczyć, jak wygląda siła i praca tego mięśnia, jak wygląda tego mięśnia, to pacjentowi może tutaj fajnie zadziałać. I teraz tak, zobaczymy sobie stricte pracę kilku grup mięśniowych, czyli tak, zbadamy sobie coś z przodu, uda, coś z tyłu, coś z strony środkowej, coś ze strony bocznej. I teraz tak, z przodu sobie zobaczę, trzymaj, ocenimy sobie, ok, tutaj przód uda, trzymaj. Hipertoniczne, za dużo napięcia, to na pacjentów jeszcze może być ciężko im to wytłumaczyć. Zobaczmy sobie w takim razie stronę boczną, naprężę powięź szerokiej, trzymaj, czekaj, rozluźnij się, zgięcie, puść, odwiedzenie, rotacja wewnętrzna, utrzymaj taką pozycję, trzymaj, o, tu jest słabiutko, pokażmy sobie drugą stronę, trzymaj, o, to na pacjenta może zadziałać, że zobacz, jak masz tutaj silną prawą nogę, trzymaj, to jest badanie bocznej strony uda, trzymaj. A jak u Ciebie wygląda praca tej nogi? Trzymaj. Jest różnica, no nie? Spora różnica. Możemy sprawdzić sobie stronę przyśrodkową, stricte. Trzymaj. Kolana wyprostowane, złącz je ze sobą. Nie pozwól. OK. Trzymaj. Zobaczcie, tu strona przyśrodkowa też nam nie działa. Druga strona, trzymaj. Działa. Mięsień jest silny, odruch ucieczki, trzymaj. I się wyhamowuje. Też tu pewnie czułeś różnicę, no nie? Pomiędzy tą nogą, trzymaj, tą nogą, a tą nogą. Znaczy, tą nogę jak sobie testujemy w ogóle, trzymaj, nie pozwól, to aż się tak trochę trzęsiesz, zaczynasz, tak, trzęciesz się trochę, twoje ciało nie chce tego napiąć, a ty próbujesz to napiąć, ale i tak odpuszcz, no nie? Ciężko ze swoim układem nerwowym wygrać. No i oczywiście zbadamy sobie tył uda, trzymaj. Możemy to dzielić, jak chcecie zrobić to bardzo dokładnie, możecie sobie dzielić na półgłoniaste, półśrednisty i dwugłowy uda. My zrobimy sobie test ogólny, trzymaj. Trzymaj, działa dobrze, odruch ucieczki i jest hipertonia. I teraz zobaczcie, zbadaliśmy sobie cztery strony, tutaj uda, które mają wpływ na staw kolanowy i mieliśmy tak, niewydolne przywodziciele, w bardzo dużym skrócie, niewydolny bok uda, czyli mamy problem i ze stroną przyśrodkową, i ze stroną boczną, a mamy też nadmierne napięcie w grupie kurczowo-ogniowej i nadmierne napięcie w tutaj prostym uda. Czyli de facto żadna strona nie działa dobrze w tym udzie, więc nie dziwimy się, że jakieś te problemy mogą występować. Jeżeli by się okazało, że wasi pacjenci nie są w stanie utrzymać jakiejś pozycji, tak? Czyli chcecie zbadać u nich grupę, nie wiem, chcecie u nich zbadać proste uda, ale się okazuje, że ta pozycja, zgięcie w stawie kolanowym powoduje od razu u nich dolegliwości bólowe, no to nie jest to specjalnie dobra pozycja do badania, więc możecie spowodować, możecie wykorzystać do tego wskaźnik znowu. Jak znacie sobie przebieg włókien, właśnie Patryk, są dwa pytania, takie powtarzające się. Jak się nazywa ten test, że badasz na wskaźniku? No badaj na wskaźniku. Dobra, to nie, jest... Nie ma tego, bo to jest kreatywne wykorzystanie wskaźnika. Okej, okay. I drugie pytanie właściwie, po co testować na wskaźniku? Dlatego, że na przykład, o, masz pacjenta, który chcesz u niego, o, moja pacjentka, opisam u niej case'a. Chcesz zbadać sobie u niego prosty uda, u niej prosty uda, bo na przykład przychodzi i czuje dolegliwości bólowe, nie może zrobić przysiadu. No więc to ja sobie sprawdzę biernie. Po czym okazuje się, że ona ma tyle ruchu. I mówisz, no elegancko, czyli testy mogę sobie wsadzić. Nie przydadzą się, no nie? O nie, jak mamy wskaźnik, to możemy sobie to wykorzystać. I zobaczcie sobie, jak znam przebieg włókien, to mogę sobie tak sprawdzić, jak działa wskaźnik. Znam przebieg, obciążę, bo tak, w tych testach my badamy sobie receptory, które nazywają się wrzeciątkami nerwomięśniowymi. One są odpowiedzialne za napięcie, które wysyłają do rdzenia kręgowego. W odpowiedzi następuje skrócenie tych mięśni. Długa teoria. Nie będziemy sobie o tym teraz mówić, nie mamy za bardzo na to czasu. Natomiast testujemy sobie wrzeciątko nerwomięśniowe. Wrzeciątko nerwomięśniowe wysyłają sygnał, kiedy będą rozciągane. Więc my możemy sobie sprawdzić, jak reaguje konkretny mięsień poprzez rozciągnięcie wrzeciątek. Jak to sprawdzę? Patrzę sobie wskaźnik, działa. Znam przebieg prostego uda, wiem, że biegnie sobie od podstawy rzepki do kolca bedrowego przedniego dolnego. Obciążam sobie przez rozciągnięcie. Rozciągnięcie, wskaźnik był normotoniczny, trzymaj, i jest hipertoniczny.
bo prostuda był hipertoniczny. Pamiętacie, to było wcześniej, tak? Więc de facto ten test wychodzi mi tak samo. I ja mogę, zobaczcie, pokażę wam, jak w dość dynamicznym skrócie stosować sobie trzy głowy mięśnia prostego uda, mięśnia czworogłowego. Trzymaj, działa dobrze, prosty uda, trzymaj. Hipertoniczny, głowa przyśrodkowa. Normotoniczna, głowa boczna też. Więc całkiem fajnie. Głównym problemem jest mięsień prosty uda, a nie głowa przyśrodkowa, głowa boczna. Nawet palpacją byśmy sprawdzili sobie. Głowa przyśrodkowa, całkiem nieźle, nie? Okolice prostego uda. Też nie przejmują. Okej. Tak, przy przyczepie trochę, no nie? Tutaj, ewentualnie tutaj. I głowa boczna też mięciutko. No nie, nie jest problematyczne. I nawet palpacyjnie czuć, że prosty uda napięty bardzo, głowa przyśrodkowa nie, boczna nie. Więc w skrócie można sobie rzeczywiście zbadać i wskaźnik się wykorzystuje w sytuacji, kiedy chcecie zrobić coś dynamicznie szybko, nie możecie wykonać ruchu, a testy nerwomięśniowe polegają na tym, żeby ustawić mięsień w skrócenie, a wy go będziecie rozciągać, bądź jak ustawiacie na przykład daną pozycję, to pacjent czuwa dolegliwości bólowe i pewnie jeszcze masę innych wskazań do testowania wskaźnika. Bardzo dużo tego jest. Czasami jest tak, że po prostu potem robi się wskaźnik, a potem pokazuje się, jak to rzeczywiście powinno działać i tak dalej. Jak byś mógł w jednym zdaniu powiedzieć, co zrobić, jak nie można znaleźć wskaźnika? No to jak nie można znaleźć wskaźnika, to opcja jest taka. Opcja jest kilka. Po pierwsze, coś jest z tobą nie tak. Nie to, że po prostu ktoś nie ogarnia, tylko że po prostu jesteś tak ekspresowo, bo ja wiem, że to można tak. cały jesteś dzień, bo opcji jest mnóstwo. Okay. Opcja jest taka, że tak, pacjent jest przygotowany, bo może być, nie wiem, kiepsko nawodniony, dolegliwości bólowe aktualnie ma i tak dalej, i on jest w globalnym napięciu. Jak pacjent jest w globalnej hipertonii, to nie ma wskaźnika. Z globalnej hipotonii nie ma wskaźnika, musi na początku zrobić to. Jak ty jesteś w globalnej hipertonii albo hipotonii, też może być problem ze znalezieniem. Jak ewentualnie za bardzo się spinasz, nie ogarniasz i tak dalej podczas wizyty, to też to może być problem. Tak. Dobra. Trzeba na luzie podchodzić do tego. Bardzo dużo sytuacji może takich być. I ja wiem, że to jest problem, ale potem ktoś trafia na praktykę, to ten problem jest troszeczkę mniejszy. Często jest tak, że po prostu trzeba zacząć ogarniać troszeczkę siebie najpierw, zanim to w ogóle się wykorzystuje. Dobra, i słuchajcie, co my tutaj mamy? Mamy kilka problemów tutaj w tym obszarze i my sobie tylko sprawdzimy, na czym warto się skupić. Mamy kilka urazów, mamy operację, mamy tak naprawdę złamaną rękę, problemy ze stawem skokowym i operację acela. I ja sobie po prostu szybko ocenię, na czym będziemy się manualnie skupiać, a później ewentualnie powiem, jak moglibyście to robić. Przykładowo, sprawdzę sobie pod kątem tutaj zbodźcowania przez tutaj bramkę bólową całego kolana i sobie ocenię, jak to wpływa na prosty uda. Trzymaj. Trzymaj. W ogóle nie wpływa. Sprawdzę sobie, czy staw skokowy ma na to wpływ. Trzymaj. Trzymaj. OK. I już wiemy, że staw skokowy będzie tutaj bardzo ważną rzeczą. To będzie od razu dla Marka Mini taka podpowiedź, bo też trzeba będzie na ten staw skokowy rzucić okiem, co się dzieje. I teraz tak, zobaczcie. Kompresja albo inaczej nawet. Jeśli chodzi o urazy staw skokowego, ja sobie na wskaźniku mogę sobie ocenić, trzymaj, czy to bardziej... OK. To jest bardziej problem więzadłowy, stricte, czyli tutaj więzadło albo torebka. Więc tak, powiedzmy, zobaczcie, skracam sobie więzadło torebkę, czyli sobie zmniejszam sygnał z tego i oceniam sobie, co się dzieje z prostym uda. Trzymaj. Zaczyna działać prawidłowo. Skracam sobie, zmniejszam sygnał, sprawdzam przywodziciele. Trzymaj mocno. Super, zaczynają działać prawidłowo. O, nawet nie, padł w hipertonie. Czyli to nie będzie to. Trzymaj. Nie. Trzymaj mocno. Trzymaj mocno. Trzymaj mocno. Nie. To jest to. Po prostu nie chlunie, sprawdzimy. Albo ja, albo pacjent. Nie chlunie, trzyma. Coś było nie tak. Ale to rzeczywiście też ma wpływ na przywodziciele. Napręża powinien szerokiej. Rozluźnij się. Trzymaj. To też jest staw skokowy. Po drugiej stronie, co ciekawe. Jeszcze raz sobie zmniejszam sygnał z więzadeł i sprawdzam sobie grupę kulszowo-goleniową. Trzymaj. I to nie jest grupa kulszowo-goleniowa. Bo grupa kulszowo-goleniowa to jest szansa. Trzymaj. To też nie jest staw kolanowy. Chyba, że sobie ocenimy. Trzymaj. Inną grupę tutaj receptorów. Trzymaj. To nie.
Trzymaj. Trzymaj. Nie. Tam będzie jakaś inna sytuacja. Ja tylko zobaczę sobie, czy grupa kursza w ogóle nie jest problematyczna po obu stronach. To jest taka fajna podpowiedź dla nas. Trzymaj. Tak jest po obu. Trakcja dla całego ciała. Trzymaj. Nie? Rozluźnij się. Słucham? Może tak być, no nie? Czyli mamy, zobaczcie, mamy problem obu strony. Może nie będziemy tutaj, bo to nam troszeczkę będzie, wyciągnie nam całą pracę. Może być blizna, może być jakiś problem kręgosłupowy, może być zaburzenie jakiegoś kości osiowego, dlatego że problemy obustronne, to jest taka dla nas mała podpowiedź, że to są zaburzenia gdzieś związane z tułowiem i z centrum ciała, tak? Czyli tułów, klatka, głowa piersiowa, to bardzo często są zaburzenia kręgosłupowe. To mogą być jakieś urazy właśnie w obrębie głowy, szyi, karku, dekoltu i tak dalej. Czyli po prostu gdzieś będziemy się w tułowie, albo mogą być problemy związane z gorszą pracą w obszarze centra brzusznego, jakieś problemy tak zwane trzewne, tak? W dużym skrócie tutaj uproszczając. Jelito grube, nie, to był problem z jelitami, z jelitem grubym, jeśli chodzi o grupę kulszowo-ogniową, głównie. Tak. Czyli gdzieś tam, no nie, problem tutaj wisceralny. Można było też to sprawdzić, jest do tego dużo możliwości. Ale zobaczcie, mamy główną rzecz, która nas interesuje, to, że ewentualna poprawa pracy tutaj, przodu, uda, strony przyśrodkowej i strony bocznej jest związana z częstymi urazami, o czym rozmawialiśmy, skręconego stawskowego, jest to problem więzadłowy. Trzymaj. Problem więzadłowy po stronie bocznej, pośrodkowej. Nie, po stronie bocznej. Także klasyczny problem związany z supinacją, z urazem supinacyjnym w obrębie stawu skokowego. Możemy sobie też palpacyjnie tutaj to ocenić. W porządku? No, nawet nie jest jakoś wybitnie tkliwe. Trzeba było sobie pomajstrować tutaj, jak to. Tutaj? Jest ok. Troszkę sztywności, ale bólowych widać nawet nie jest. Zobaczcie, czyli pacjent stricte nie odczuwa dolegliwości bólowych. Trzymaj. Ale widzimy, że tam mamy problem, który de facto nam wpływa. Więc zobaczcie, jakby tutaj podążanie stricte za dolegliwościami bólowymi. Możesz sami nas troszeczkę zgubić. Ale rzeczywiście tutaj trzeba byłoby skupić się na tej stopie. I możemy, wiecie, iść dalej, tak? Jeśli chodzi o stopę, zobaczyć sobie, jak kluczowe mięsie dla stopy, jak strzałkowy długi, jak piszczelowy przednie, jak piszczelowy tylny, które mają wpływ głównie na stabilizację stawu stawskowego. Możemy sobie ocenić całą boczną stronę tutaj ewentualnie podudzie, bo jakby zaburzenia tutaj supinacyjne i urazy więzadłowe po stronie bocznej będą miały właśnie wpływ na to podudzie. Więc tak to wygląda w dużym skrócie, więc my teoretycznie nawet wiemy, na czym się skupić. I tutaj moglibyśmy pracować sobie manualnie, ale też można popracować sobie treningowo pod kątem poprawy stabilizacji. Może się okazać, że po prostu Piotr kluczowe dolegliwości bólowe tego kolana, jak tam bardziej, wiecie, tą stopę zmęczy stricte pod kątem właśnie ruchu dynamicznego, to zaczyna mu dokuczać właśnie stricte strona przeciwna. Może jest tak, że on po prostu chce odciążyć na przykład w pracy tutaj podczas treningu, podczas gry w piłkę, tą prawą nogę, przerzuca ciężar ciała na nogę lewą, to też będzie można rozprawić sobie ruchowo, przysiadowo i pod kątem testów toniczności stricte. Czy nie jest tak, że on po prostu sam specjalnie generuje sobie więcej napięcia w tej nodze lewej, odciążając właśnie staw skokowy po stronie prawej. A jak widać tutaj stricte tutaj te kolano i urazy nie miało aż tak dużego wpływu na ten problem. Nawet możecie zobaczyć, ciekawą rzecz sobie zobaczyć, bo mieliśmy problem z ACL-em, stricte, trzymaj, robię sobie szufladę, wskaźnik, ok, ale sobie na chwilę zmniejszam sygnał z tych dysfunkcyjnych więzadeł, wracam sobie tutaj do wskaźnika, trzymaj, o. To też będzie miało wpływ, no nie? Bardzo fajna zależność. Czyli zobaczcie, może być tak, że tutaj na wskaźniku ten test szuflady przedniej wam powoduje wyhamowanie, skracacie sobie więzadło, zmniejszacie sygnał, wracacie, testujecie i nic się nie dzieje. Odruch ucieczki i jest wszystko w porządku, tak? Czyli będzie miało to wpływ bardzo mocno na stabilizację tego stawu kolanowego lewego. I to jest chyba na razie mój temat zamknięty, bo myślę, że tutaj jeśli chodzi o terapię stawu skokowego, jeśli chodzi o kwestie manualne, to nie będzie żadnych problemów, bo praca manualna w obrębie więzadeł, ewentualne ocenia tej ruchomości pięty, sprawdzenie jak to działa i dojście do tutaj prawej pracy. I teraz, kiedy wiedzieć, że praca w tym stawie skokowym została wykonana dobrze? Po pierwsze, wtedy, kiedy ewentualnie jakbyście sobie zbadali tutaj mięsie w obrębie stopy, bo prawdopodobnie strzałkowy długi będzie wyhamowany, piszczelowy przedni może też, tylny nie wiadomo, ale strzałkowy bym stawiał, że będą dysfunkcyjne. Trzymaj, możemy sobie na wskaźniku sprawdzić. Trzymaj. Pewnie tak by było, będą dysfunkcyjne. I teraz tak,
do momentu, aż pracujecie sobie do tego momentu, aż tutaj obciążenie tych węzadeł nie powoduje wyhamowania wskaźnika. To jest pierwsza sprawa. Po drugie, wszystkie mięśnie typu prosty, uda, strona tutaj przyśrodkowa, przywodziciele na brzegu szerokiej mają działać prawidłowo. A kolejna rzecz jest taka, że fajnie byłoby, gdyby te więzadło też nam nie dawało tego podwyższonego sygnału wyhamowania wskaźnika, więc byłoby super. Ja też mówiłem wam, że pokażę wam łąkotki, jak sprawdzać. Oczywiście znacie ruchy dla łąkotek stricte i zobaczcie, możemy sobie to samo robić dla wskaźnika. Mogę sobie wykonać duże zgięcie, ocenić sobie, jak działa mięsień wskaźnikowy, działa dobrze. Mogę sobie ocenić rotację zewnętrzną, duże zgięcie i sprawić sobie wskaźnik, działa dobrze. Rotację wewnętrzną, duże zgięcie, sprawić sobie wskaźnik. O, i tutaj. Ale coś ciekawe, sprawdzę sobie staw skokowy. Nie to ruch, kompresja. Trzymaj. I to też będzie miało stricte wpływ staw skokowy. Bardzo ważna kwestia. Czy jakieś pytania do mnie są? Czy w każdej diagnostyce warto wykorzystać wskaźnik? No ja na przykład wykorzystuję zawsze. A ty wykorzystujesz? Ja coraz więcej i właściwie cały czas. Cały czas. No, czasami oczywiście jakieś tam stany powiązane i tak dalej. Z nich warto znać ich ten stan wyjściowy, ale później dużo się pracuje faktycznie na wskaźniku, żeby nie aktywować cały czas struktur, które są hipo- albo hipertoniczne. Wiecie, szczególnie na przykład jak pacjenci na przykład czują dyskomfort przy danym ruchu, to ciężko, wiecie, sprawdzać na przykład sobie tak, co poprawi pracę mięśnia prostego uda. Na przykład rozluźnię chwilkę, testujecie sobie mięśnie prostego uda, jest słaby, pacjent czuje ból, a mówicie, olać to. Ja mówię, sprawdzę teraz, kolano. Pacjent czuje ból, trudno, no nie, życie, oceniacie sobie zaskokowo, on czuje ból, on już tam prawie płacze, mówicie, muszę to znaleźć, to nie? No to nie można tak robić, to nie? Tutaj Natalia pyta, czy literatura Czajtowa jest dobra do zgłębienia technik nerwowo-mięśniowych. To w ogóle nie te techniki nerwowo-mięśniowe. Tak. Musimy zmienić nazwę tego kursu. Tylko nazwa jest taka sama, tak. To jest w ogóle co innego. Tak, to jest w ogóle co innego, a więc będziemy tutaj zmieniać tutaj nazwę, bo ona wprowadza błąd właśnie w związku z tą książką. Nie możemy wycofać literatury Czajtowa z Polski, tym bardziej, że jest spoko. Nie ma co wycofywać. To jest inne techniki nerwowo-mięśniowe, ale też spoko. Też można je wykorzystywać, ale to nie jest kompletnie to. Dobra, ja sobie odpinam w takim razie, więc Marek tutaj przypina, a Maciek tutaj mydli wam oczy. No dobra. Okej. Okay. Tak, to ja tutaj jeszcze... Czy obiektywnym jest sprawdzanie stale na tym samym naramiennym pomimo zmiany kończyn dolnych? No w sumie czemu nie, bo tutaj te testy są robione na tyle, nazwijmy to, niesiłowo, że raczej to jakby nie męczy struktur, których używamy. No tak, no to oczywiście można zmieniać warze po prostu, żeby wskaźnik był żeby był normotoniczny, żeby spełniał warunki bycia wskaźnikiem i tyle. Tak, ale rzeczywiście kwestia taka, że cały czas badasz sobie jedną wizytę na jednym mięśniu, to nie jest specjalnie dobry pomysł, bo na pewno pacjent zapamięta ciebie na kolejny tydzień. Tak. Bo może się okazać, że po prostu narobisz mu dużo mikrourazu, więc nie polecamy specjalnie. I rzeczywiście mięsień wskaźnikowy może to być każdy dowolny mięsień, który jest normotoniczny, więc hulaj dusza, piekła nie ma, tych mięśni jest strasznie dużo w ciele, więc można sobie spokojnie się bawić. No, na ramieniu jest prosto, my go często wykorzystujemy zmaty, często wykorzystujemy biceps, często wykorzystujemy piersiowy większy. A wszystko zależy od tego też, co badamy sobie. Tak, w dodatku dla wskaźnika tak naprawdę możemy trochę wyjść poza koncepcję testowania mięśnia i nawet wystarczy, że możemy mieć trochę inne ustawienie kończyny górnej i testować w innej osi. Wtedy angażujemy więcej włókien innych tego samego mięśnia. No i w sumie tutaj nadal nie ma problemu. Mhm. Więc można na jednym naramiennym testować go w 10 wektorach i też jest spoko. Tak, a nawet są takie kinezjologiczne podejścia, które zakładają, że mięsień dosuje się w kilku albo kilkunastu pozycjach. Okay. I, no więc jest ciekawie. Ale można. Dobra.
Jak określić, że miesiąc jest nadaktywny? Także po prostu, słuchaj, Marcin tutaj na pewno musi wrócić sobie do YouTube'a i do filmu o toniczności mięśniowej. Bada się to w ten sposób. Po pierwsze, często to czuć, a po drugie, jak sobie badasz, gdy miesiąc nie reaguje na przykład na odruch ucieczki albo na manipulację nawrzeczonka, no to wiemy, że tego napięcia jest za dużo. Jak wyjściowy jest słaby, to tego napięcia jest za mało, jak reaguje jest ok. Ta-tam, dziękuję, do widzenia. A tak poza tematem, czy wynikło jakieś dysfunkcje w związku z twoim tatuażem? O, nie raz. Kiedyś było, ale robiliśmy to, no nie? Tak, tak, tak. Generalnie trzeba być twardym i tyle. Tak, generalnie trzeba po prostu... Trzeba brać to na klatę, taką decyzję. Co zrobić, jeśli pacjent ma ogólną hipertonię i nie da się znaleźć żadnego wskaźnika? Dobra, to już było w sumie. On nie ma wskaźnika, ma hipertonię, musisz zlikwidować hipertonię i go. Dobra, Marek. Czołem. Słuchajcie, w końcu chłopaki oddali mi głos, mam jakiś mikrofon, więc mogę parę słów o sobie powiedzieć. Słuchajcie, ja w kursie przede wszystkim będę zajmował się oceną kinematyczną oraz fundamentami ruchu i to, jak odbudować siłę, kontrolę mięśniową, kontrolę motoryczną wokół kolana. I tym się dzisiaj zajmiemy, żeby też na początek sobie ocenić co i jak. Standardowo, powiedzmy książkowo, często ocenia się pozycję w statyce, tak? Czyli poproszę Cię, żebyś wstał, Piotrku. Jeżeli chodzi o... stań sobie przodem do kamery. Jeżeli chodzi o ocenę w statyce, to bardzo często na co zwracamy uwagę, to tak naprawdę będziemy sobie szli od podłoża, ale żeby wykonać to poprawnie, no to musimy też wyluzować naszego podopiecznego, bo zazwyczaj jak prosimy go, żeby stanął do testu, to staje idealnie, a my chcemy, żeby po prostu stanął totalnie na luzie, w związku z czym prosimy sobie podopiecznego, żeby wykonał 3 podskoki na luzie i został w tej pozycji, w której... Kolana do góry, czy... Nie, takie delikatne. O, właśnie. No i zostań tak totalnie, jak jesteś. Ok. I teraz co możemy sobie zaobserwować? To jeżeli już patrzymy na stopy, jak się zachował po tych podskokach, to sobie możecie zauważyć, że prawa stopa troszeczkę nam uciekła w kierunku zewnętrznym i generalnie chodzi nam o to, żeby ocenić ogólną symetrię. Podciągnę Ci trochę gadki. Tak samo sobie. Mniej więcej oceniając wizualnie możemy sprawdzić, jaka jest rotacja tak naprawdę stawów skokowych, piszczeli względem uda, jak te kości osiowo nam się układają, jak układa nam się rzepka, w którym kierunku te rzepki sobie patrzą, ale a także na to, jak układa się stopa, czy ta stopa jest aktywna, czy raczej nie. Ale słuchajcie, tak naprawdę prawdą jest, że tak w statyce ta stopa może być tak zwaną rozkłapciochą. Nie ma z tym problemu. Pytanie jest, jak ona zachowuje się w ruchu. I to samo pytanie musimy sobie zadać, jak nasz podopieczny zachowuje się w ruchu. Więc taka ocena w statyce na oko może nam dać, jeżeli jesteśmy już sprawnym terapeutą, czy sprawnym trenerem, to już coś wyciągniemy z tej oceny, zobaczymy sobie, jak on obciąża poszczególne struktury. Oczywiście musimy ocenić nie tylko to, co się dzieje względem grawitacji całej jego postura, tylko segment do segmentu po kolei sobie sprawdzić. Następnie mnie osobiście najbardziej interesuje to, co się dzieje w ruchu. I teraz muszę tak naprawdę, jeżeli chodzi o ocenę funkcjonalną, sprawdzić sobie, jak on chodzi, tak? Bo jest to jakby dla mnie hiperpodstawowa jakby funkcja naszego podopiecznego, ale jakby w tych warunkach studyjnych będzie nam to ciężko, ponieważ nie będziemy w stanie wyzwolić takiej ilości kroku i takiego luźnego kroku, bo jest po prostu za małe pomieszczenie. Jeżeli chodzi o testowanie chodu, to jest bardzo trudna czynność, więc ja sugeruję generalnie nagrać sobie to z różnych perspektyw na jakimś dłuższym odcinku, żeby ta osoba luźno się przeszła. Czasami nawet spróbować nagrać to, kiedy ona nie wie, co robimy, ponieważ jakby znowu, jak mu powiemy, no to człowiek próbuje iść idealnie, szuka sobie tego idealnego wzorca chodu, a tak to patrzymy sobie stopniowo na takim nagraniu i oczywiście na boso oceniamy sobie wtedy, jaką część stopy, jak nam dociąża nasz podopieczny, czy ten krok jest mniej więcej taki sam, czy któryś jest krótszy, dłuższy i tak samo będziemy sobie oceniać. Niemniej jednak ocena chodu, tak jak Wam mówię, że jest dosyć ekstremalnie trudna, tak na pierwszy rzut oka, więc to trzeba sobie kilka razy przeanalizować na spokojnie. Ale wiemy też, że nasz
podopieczny troszeczkę ćwiczy, więc możemy go przetestować tak naprawdę w ruchu. Jeżeli chodzi o takie wzorce kwadratowe, czyli klasyczne wzorce ruchowe typu hip hinge, typu przysiad, to jeżeli ktoś ćwiczy na siłowni, to jest to dla mnie istotne. I także jako, powiedzmy, sprawnym okiem terapeuty mogę z takiego testu wiele wyciągnąć. Oczywiście jest mnóstwo testów przesiewowych typu FMS, MCS itd., itd. Niemniej jednak jest to test przesiewowy. Jeżeli chodzi o taką diagnostykę i strategię, jaką ten test się posługuje, też nie zalecałbym. Po prostu tu jest kwestia obserwacji, kwestia szukania symetrii. Czasami jest to zaburzenie po prostu, że ktoś nie wie, jak wykonać dany ruch, trzeba go wyedukować, a czasami są to po prostu jakieś przetrwałe, na przykład odruchy ucieczki, żeby nie bodźcować danych struktur, tak? W statyce możemy sprawdzić jeszcze jedną rzecz, czyli to, jak się zachowuje nasz podopieczny na jednej kończynie, jak dociąża, więc możemy sobie sprawdzić tutaj u Piotrka, jak sobie stanie na jednej nodze, czyli Piotrek, stań sobie na jednej nodze, daj sobie nogę do góry i na samym początku zrobimy to z otwartymi oczyma i teraz go poproszę, żeby sobie zamknął oczy. Ok, jest dosyć względnie na tej lewej nodze, zobaczmy, co się dzieje na prawej. No, chwilkę z otwartymi, ale tu już możecie zobaczyć, ile ruchu jest nagle, nawet z otwartymi oczyma, ile ruchu się dzieje wokół kostki, czyli powiedzmy ta sensomotoryka wokół kostki nie jest jakoś w najlepszym stanie. I teraz zamkniemy oczy. No jakby stopa cały czas szuka, tak? Więc będziemy domniemywać, że jakby tu coś się dzieje. To samo nam wyszło mniej więcej w testach nerwowo-mięśniowych. To samo możecie sobie poobserwować, jeżeli patrzymy już tak naprawdę w kontekście takiego testu na jednej nodze, obserwujemy sobie po pierwsze, czy jest zaburzenie tutaj, czyli więcej ruchu w obrębie stopy, stawu skokowego, czyli wiemy, że tam może być jakaś dysfunkcja. Jeżeli by było więcej wokół stawu kolanowego, biodrowego, gdzieś to by uciekało, to by oznaczało, że w tym obszarze możemy szukać. Jeszcze możemy sobie tak naprawdę, test na jednej nodze jest troszeczkę trudny, w związku z czym możemy wykonać ten test na zasadzie zmodyfikowanego testu Fukudy, czyli po prostu dać sobie tą nogę w kierunku przednim, przed stopą, ok, ręce przed siebie i zamykamy oczy i także sobie patrzymy, co się dzieje u takiej osoby. I jakbyście zobaczyli teraz na całe jego ciało, to jest jak chorągiewka na wietrze, kręci się w każdą stronę. I teraz można by było obwiniać układ równowagi, niemniej wiemy mniej więcej już, że raczej jest to staw skokowy. Zobaczmy, co się dzieje po lewej stronie. Okej. Okej. Tutaj mamy troszeczkę jeszcze. Na prawej jest w miarę dobrze, ale po chwili gdzieś tam jakieś, no jakby takie delikatne ruchy są ok, tak? To jeszcze gdzieś ten układ sobie radzi. Dobra. Teraz zrobimy sobie kolejne ćwiczenie, czyli tak zwany przysiad. Klasykę z klasyków. Zobaczmy, jak wykonuje przysiad. Ja mu nie mówię, jak ma wyglądać przysiad, bo chciałbym, żeby jak do mnie podopieczny przychodzi, chciałbym zobaczyć, jak on wykonuje ten przysiad sam siebie, bo wiem, że jeżeli sam sobie wykonuje ćwiczenia, to dokładnie w identyczny sposób robi. I często jest tak, że jakaś dysfunkcja, jakiś problem przeciążeniowy pojawia się stricte z tego tytułu, że ktoś jakby przemęczył dany staw na treningu przez złą technikę. Czyli zobaczmy, jak to u ciebie wygląda. OK. Hop. I zobaczmy sobie jeszcze raz z boczku, tak żeby każdy widział. Hop. Tutaj minimalnie możecie zaobserwować, że Piotrek zaczyna ruch bardziej z kolan. Było przez chwilę coś chyba przycięło i tutaj Marta napisze, że skończyłeś na tym, że można winić układ równowagi, ale możliwe, że jest to staw skokowy.
Ale już teraz działa normalnie, nie? Już działa. Okej. Okay. Że po prostu było z dwóch stron tak samo i wiesz... Tak, z dwóch stron było mniej więcej to samo, ale widać było większe wychylenia walki na nodze, na stopie prawej, w związku z czym też będziemy gdzieś tam szli w tym kierunku, żeby trochę sensomotorycznie pobudzić jakby receptorki w okolicy tego stawu skokowego stopy. No i dobra. I teraz zobaczmy sobie, co dalej tu się dzieje. Będziemy wykonywać sobie przysiad i zrobię jeszcze raz przysiad. I tutaj, jak możecie zaobserwować, bo jako, że przysiad jest takim ćwiczeniem bardzo laboratoryjnym, ale jeżeli mój podopieczny wykonuje takie ćwiczenia sam, no to wiem, że jakby może ten wzorzec źle wykonywać i z tego tytułu może być jakieś przeciążenie. Piotrek tutaj wykonuje ten przysiad troszeczkę bardziej, jakby używając takiej strategii, idąc od razu w kolana, dopiero później dochodzi bioderko, w związku z czym jakby widać, że ta dominacja kolan w większości ruchów u niego będzie. My chcielibyśmy go jednak nauczyć troszeczkę jakby takiej strategii postępowania, że zaczynamy wszystko od biodra, w związku z czym jakby stopniowo najpierw powinno pójść biodro, a potem jakby zaangażować się kolana. Ale co możemy jeszcze ciekawego zrobić, no to wykorzystać mięsień wskaźnikowy. Mówiłeś, że jakby problem się pojawia, jak dłużej siedzisz w przysiadzie, tak? Tak, jak kłócą. Jak kłócasz, dobra. To przejdźmy sobie do przykucu. OK. I dajmy sobie mięsień wskaźnikowy. Daj opór. OK. Mocno. OK. I możemy sobie sprawdzić, że okolica więzadła rzepki może nam tutaj poprawiać sytuację, co może też symbolizować, że możemy mieć niewydolne więzadło właściwe rzepki, czyli gdzieś tam nawet odbudowując z nim jakby strategie ruchowe, te fundamenty ruchu, będę musiał się skupić na tym aparacie ścięgnisto-więzadłowym, żeby na początku zaadoptować go. Kolejnym jakby taką wskazówką dla mnie tutaj było to, że powiedziałeś, że przy szybkich ruchach, tak, na meczu tak, się też... Tak, dynamiczny, powiedzmy, kopanie piłki. I potem się to utrzymuje przez parę godzin, tak? Czyli to jest jakby kolejna wskazówka, bo mniej więcej tak się zachowują ścięgna i więzadła, jeżeli właśnie nie mają odpowiedniej reaktywności, one dają odpowiedź troszeczkę z opóźnieniem. Często może pojawić się potem ból czy sztywność w obrębie kolana, więc wiem, że już tą, mimo usunięcia, nawet jeżeli dysfunkcja by była gdzieś indziej, kompletnie w ciele, wiem, że jeżeli on jest osobą aktywną, to tak naprawdę i x czasu tak naprawdę to było niereaktywne, w związku z czym muszę nad tym popracować, żeby to zaadoptować, żeby on sobie mógł stopniowo poradzić z tym. No dobra, to mamy przysiad. Moglibyśmy sobie ocenić chód, ale tak naprawdę interesowałaby nas też jego strategia radzenia sobie z obciążeniem, czyli wstań sobie teraz tyłem. I teraz tyłem do aparatu, ok. I teraz zobaczcie, jest taki test, gdzie wykonamy sobie 5 do 10 podskoków w miejscu i to jest też test, w którym chcielibyśmy sobie to nagrać w spowolnieniu, pooglądać, jak zachowuje się dana stopa, dana pięta i ogólnie wszystkie struktury po kolei i wówczas bylibyśmy w stanie odpowiedzieć sobie, która noga nie działa reaktywnie, która nie potrafi wyhamować ruchu, czyli spróbujmy sobie wykonać takie 5 podskoków, dynamicznie, śmiało. OK, luz. I zrobimy jeszcze raz, hop. OK, dobra. Poprosiłem go o 2 razy, ponieważ też nie jestem w stanie się skupić od razu na kilku elementach. Za pierwszym razem skupiłem się trochę na piętach, na tym, jak stopa pracuje. Jeżeli byśmy sobie to spowolnili, to prawdopodobnie też byście widzieli, że prawa pięta przy lądowaniu, ona opadała troszeczkę niżej, a ta druga działała jak taki kangurek i dużo bardziej sprężynowała. Co za tym szło, potem przy drugim razie popatrzyłem sobie troszeczkę bardziej na kolano i też prawe kolano uginało się trochę bardziej, w związku z tym jakby
musiał tu kombinować, cały czas coś sobie kompensować, żeby gdzieś te skoki utrzymywać równomiernie. I nie była to strategia, która nam szła ze sprężystości tylnej taśmy, tylko gdzieś tam szukał cały czas innych możliwości ruchowych, ok? Także takie rzeczy możemy sobie oceniać. Co do oceny kinematycznej, ja jednak preferuję, żeby to nagrywać w slow motion i oglądać sobie. No i teraz, co powinniśmy zrobić, żeby naszego gościa przywrócić do ładu i składu? Jeżeli chodzi o jego kończynę dolną, no to możemy się najpierw pobawić sensomotorycznie, czyli możemy sobie wykonać kilka takich prostych ćwiczeń. Usiądźmy sobie tutaj. Często jest tak, że ten obszar dysfunkcyjny w naszym mózgu gdzieś tam został zagubiony, przymglony i musimy sobie odświeżyć go. Jak możemy to zrobić? Otóż załóżmy, jeżeli mamy któryś z obszarów bardziej dysfunkcyjny, no to bierzemy sobie takiego palca i się bawimy. Przejdę sobie na przykład na tą nogę. Zamykasz sobie oczy i twoje zadanie jest dotknąć obok mojego palca, ok? Hop. I cyk, i on szuka. Widzicie, trochę po moim palcu. Ok. Czyli już widzę, która część kolana jest troszeczkę zamglona. Ok, czyli raczej tutaj ta część przyśrodkowa. A zobaczmy jeszcze tu. Ok, tu bardzo ładnie. Ok, i to jest taka fajna zabawa na początek treningu, którą moglibyśmy sobie zrobić. Kolejna rzecz, którą moglibyśmy sobie zrobić w kontekście jakby pobudzenia, czyli wiemy, że gdzieś ta stopa nam nie do końca fajnie pracowała w ruchu, czyli zanim jeszcze zacznę jakiekolwiek ćwiczenia, to fajnie by było, żeby ją troszeczkę pobudzić. I teraz jakby do stopy, tu jest jakby sporo roboty, tak? Jakby, tak jak mówimy, kolano to jest taki chłopiec do bicia, czyli on jest między młotem i kowadłem. Czyli jeżeli mechanika stopy albo biodra nie jest prawidłowa, wszystko będzie nam się kompensowało w kolanie, bo to kolano ma nam przenosić tylko obciążenia, no i jest trochę biedne. No i teraz na stopie moglibyśmy to teraz szczelić dosyć długi wykład, ale jeżeli jesteśmy przy sensomotoryce, po prostu pobudźmy tą stopę i najprościej jest to zrobić w taki sposób, jakbyśmy chcieli ją umyć, czyli mocno przecieramy cały staw skokowy, hop, tak jakbyśmy mieli smar na tej nodze i mogę to zrobić ja, może to zrobić Piotrek, czyli wezmę sobie, no spokojnie, ja sobie tu mogę sobie mocno przelecieć jego stópkę kilka razy. Tak naprawdę możemy to zrobić po całych łańcuchach, taśmach i tak dalej, od stopy do góry, ale zacznę sobie od pobudzenia stopy, żeby mógł sobie teraz i stań sobie teraz na jednej nodze. Zobaczmy, czy nam to mamy coś... Tak, tak, tak. Tak. Mhm. No i już coś ta stópka zaczęła nam troszkę lepiej pracować. Czyli fajnie, bo znowu fajnie jest tworzyć sobie okienka terapeutyczne na trening. Do tego mamy całą gamę narzędzi, jeżeli chcemy jak najszybciej przejść do ruchu. A tak jak w jego przypadku... Możesz sobie stanąć normalnie. Tak jak w jego przypadku, szczególnie w tej pierwszej fazie, będziemy pracować nad wzmacnianiem tego aparatu więzadłowo-ścięgnistego. W związku z czym ta pierwsza faza będzie bardzo dużo skupiona na izometrii. Jak sami słyszeliście, jakby kompresja, mocna kompresja, tutaj mocne wchodzenie w duży zakres ruchu w przypadku jego więzadła rzepki nie było sprzyjające. Więc wiemy już, że pełne przysiady u niego jeszcze nie na tą chwilę. Raczej będziemy bazować tutaj, zmniejszając tą kompresję poprzez zabawę tutaj na przykład na ćwierć przysiadzie, czy zobaczymy sobie do którego momentu zaraz na teście mięśniowym, do którego możemy zejść i wówczas taki przysiad izometryczny będziemy robić. Niemniej jednak jeszcze wcześniej zacząłbym od zaangażowania i zmienienia jego strategii pod kątem używania bioder w treningu, w ruchu. Czyli jakby ta pierwsza faza to jest nauczenie go stabilizacji centralnej, połączenia tego z ruchami bioder na razie w takich kwadratowych ruchach,
Następnie z kwadratowych ruchów przechodzilibyśmy do budowania jeszcze w kwadratowych ruchach izometrii, potem ekscentryki, potem koncentryki, a z tego wszystkiego szlibyśmy w kierunku ruchów coraz bardziej funkcjonalnych, a nawet niefunkcjonalnych. Co to znaczy niefunkcjonalnych? No bo na co dzień nie funkcjonujemy w takich funkcjonalnych rzeczach, w takich funkcjonalnych ruchach jak na siłowni, czyli jakby jak podnoszę zakupy, to nie robię hop tego, tak? Tylko jak podnoszę zakupy, to podnoszę je trochę jak dziad, ale wiem, że jakby moje ciało jest na to przygotowane i zniesie takie obciążenia, ok? Więc potem tak naprawdę my musimy nauczyć naszego podopiecznego funkcjonować w takich ruchach. Ok, wracając jeszcze do tego testu w przysiadzie, chciałbym sprawdzić, do którego momentu mój podopieczny w przysiadzie może zejść, ok? Czyli albo do tego dojdziemy za chwilkę. Najpierw nauczmy go ruchu w biodrze. Ok. Załóżmy, że etap budowania stabilizacji, napinania brzucha mam już za sobą. Gdzieś nauczyłem już trzymać napięcie wokół kor. Teraz chcielibyśmy przejść jednak do bioderek i zaczniemy od najprostszego monster walka. Załóż sobie gumę, proszę, nad kolana. I teraz tak, układamy sobie stópki równolegle, tak na szerokość bioder. Teraz wyobraź sobie, że masz latareczkę w tyłku i chcesz poświecić na ścianę, czyli wypycham się do tyłu, a latarka świeci na ścianę, delikatnie uginam kolana. Nie świeci? O, zaraz tam pójdziemy zobaczyć, ok. Delikatnie ucieknij od mojego palca kolanem, klatką, teraz w drugą stronę, cyk, elegancko. Dobra, mniej więcej to jest taka pozycja. To, na co najczęściej musicie zwrócić uwagę, to co będzie się działo ze stopami. Często, spójrzcie na moje stopy teraz, często ludzie będą robić o właśnie to, a my chcemy, aby cała stopa miała punkt podparcia. I też chcemy na początku dociążyć tylną taśmę, w związku z czym ja mogę poprosić kogoś, żeby podniósł palce do góry, nie odrywając podstaw śródstopia, ok? Dobra, podnieś palce jeszcze do góry. I teraz jego zadaniem jest przemieszczanie się całą stopą hop, od stawno do stawno, nie tracąc napięcia na górze, nie? Czyli na gumie. Hop, 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 ok? I teraz wracamy sobie z powrotem. Najczęściej jakie błędy możecie zobaczyć w tym monster walku? Dobra, mamy to. Najczęściej jakie błędy możecie zobaczyć w monster walku, to że ktoś zaczyna w ogóle ruch od stopy. My używamy akurat tego monster walka, bo chcemy uczyć już kogoś zgięcia w biodrze, bo w zamyśle mamy, że za niedługo będziemy robić jakieś martwe ciągi, będziemy chcieli dociążyć tylną taśmę jakoś z ciężarem, więc to już go przygotowuje, że tak naprawdę jeszcze doda kilka stopni i ma martwy ciąg. Więc ja nie będę się musiał produkować wielu godzin, żeby go nauczyć tego martwego ciągu, tylko już przy najprostszych ćwiczeniach mam to załatwione, a przy okazji uczę go aktywować poszczególne mięśnie, ok? Dobra, teraz z tej samej pozycji, z monster walka, hop, możemy przyjść i troszeczkę już poćwiczyć unilateralnie. Pobudziliśmy tą stopę, ale chcielibyśmy też zaktywować jakby boczną taśmę, czyli hop, wysuwasz nogę do tyłu, jakbyś był w biegu, cyk, tu jest pozycja tak samo, brzuch napięty, podnosisz nogę, trzymamy, hop, i teraz odciągamy gumę. I teraz jeden mięsień pośladkowy średni oraz cała taśma będzie pracowała nad tym, żeby wystabilizować mi tą stronę. Następnie drugim pracujemy aktywnie, czyli robimy sobie kilka powtórzeń, hop. Tylko pilnuję, że ta noga jest bardziej z tyłu, a tułów jest bardziej pochylony, ok? Ok? To już nie jest łatwe ćwiczenie, w związku z czym możemy to zregresować do tego, że trzyma sobie oparty o paluszek, hop, i tylko odwodzi w kierunku zewnętrznym, tłów trzyma napięty. I na razie jest to, są to pozycje bardzo izolowane. Niemniej jednak to jest jak uczenie tworzenia opowiadania. Najpierw uczymy się literek, potem wyrazów, a potem będziemy składać to w zdania. Podobnie jest u niego. Dobra, możesz sobie zdjąć gumę. Teraz tak naprawdę mógłbym sobie przejść w tych kwadratowych ruchach do tego, że hop, w tej samej pozycji, tylko trzymając, wyobrażamy sobie, że ma ketlę, schodzi sobie, cyk, wypinając pupę. I teraz klucz do sukcesu to jest tak. Głowa patrzy
przed siebie, nie do przodu, tak? Bo jeżeli dam głowę tutaj, od razu najczęściej ludzie pchną klatkę do podłogi, no i napięcie nam idzie tutaj, tak? Więc chodźmy parę kroków do przodu, będzie nam lepiej to widać. Więc ała, ból pleców. Więc my chcemy ustawić go jak najbardziej neutralnie. Tutaj umie już rozpychać cylinder 360, tworzyć napięcie na brzuchu. Pupka jest wypięta, bo nauczył się tego przy Monster Walku. I tak naprawdę chcemy iść na razie w pełne obciążenie taśmy tylnej, więc idziemy w rozciągnięcie. Chciałbym, żebyś czuł całe tutaj rozciągnięcie z tyłu. Tak naprawdę ketle czy tam hantle, które będziecie mieli, one schodzą sobie tylko poniżej rzepki. Wasz podopieczny tak naprawdę z małym ciężarem będzie mobilizował tą taśmę tylnią, pogłębiał zakres ruchu, bo najczęściej klasyczny pan Andrzej czy pani Grażynka mają słaby zakres ruchu, dobra, i wstajemy sobie do tyłu. Więc z małym ciężarem mobilizujemy sobie, ale z automatu zwiększamy też siłę mięśniową, więc od razu ta grupa kulszowa nam zaczyna fajnie działać. Następnie wiemy, że u niego jakby najważniejsza będzie praca unilateralna, więc wysunąłbym nogę w kierunku tylnym, tak o stopę mniej więcej, czyli tak, żebyś był w linii palcy. Hop, ustawiłbym neutralnie z powrotem bioderka i dosłownie wykonuję ten sam ruch, czyli idę do zgięcia, uginam już powoli kolana, oba, cyk, cyk, o właśnie, głowa patrzy przed siebie i teraz już bardziej skupiamy się na jednej z nóg. I znowu, tu mamy praca, hop, do góry, z bioderka. Znowu mamy kolejne ćwiczenie fajne, obciążające biodro. Budujemy sobie pracę pośladka, grupy kulszowo-goleniowej. Tak, teraz jeszcze przy kolejnym wysunięciu poszedłbym z nogą do przodu, czyli zobacz, hop, hop i na palce bym dał. OK, hop, hop. OK, ekstra. I zobacz, wypychając, uciekając biodrami do tyłu, idę maksymalnie, a potem uginam kolana. Mhm. Aha, i widzicie, poszedł od razu w kolana, zapomniał o biodrze, kaszanka, nie? Więc zaczniemy sobie jeszcze raz. Latarka w dupie. OK, pochylasz się, bo chcesz tu poświecić do mnie. I teraz uginamy kolana. OK, już mniej więcej coś takiego. Troszeczkę po pierwsze stoi na jednej linii. Stań sobie trochę szerzej. OK, i jeszcze minimalnie do tyłu, dosłownie o pół stopy. OK, pięta wysoko, aktywnie, hop, i znowu latareczka. Pięknie, 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 patrzymy przed siebie, uginasz jeszcze kolano. I słuchajcie, fajna rzecz na samym początku, bo nie obciążam mu tego więzadła rzepki, nie obciążam mu tutaj tego mocno, a buduje mu siłę wokół bioder. To jest kolejne ćwiczenie, przy którym idziemy mocno w biodro, więc jemu już się tam kuje w głowie, że ruch nawet minimalny, cokolwiek nie będę robił na nogi, to idę z biodra, OK? Dobra, wstańmy sobie, cyk. I tak nauczyliśmy wykroku, tak? A jeszcze nie zacząłem przysiadu. Teraz kolejna rzecz w kontekście izometrii. No to rozmawialiśmy o tym przysiadzie, OK? Czyli sprawdźmy sobie, do jakiego zakresu nasz podopieczny może zejść w przysiadzie, nie? Czyli rozstaw sobie teraz nogi trochę szerzej niż barki. Stopy mniej więcej 15 stopni na zewnątrz, OK? I ruch zaczynasz znowu od bioder, OK? Hop, pochylasz tułów, pochylasz, hop i siadam pupką nisko, dobra? I zobaczmy, czy po zmianie techniki jest lepiej? Daj opór. Nie jest lepiej, damy go do pozycji wyższej, hop, troszkę bardziej do tyłu, hop, cyk, daj opór, OK, hop. Jest gitarka, nie? Czyli wiemy, że mniej więcej dla bezpieczeństwa jego, możesz sobie wstać, dla bezpieczeństwa jego więzadła właściwego rzepki, ta pozycja będzie spoko. W niej będziemy budować sobie przez dłuższy czas napięcie, tak? Tą siłę izometryczną i na tym się skupimy w tym pierwszym miesiącu. Po zbudowaniu, może to być pierwszy miesiąc w zależności od etapu, tak? Bo może to u jednej osoby adaptacja trwać tydzień, dwa, trzy i już będziemy wdrażać od razu ekscentrykę i koncentrykę. Niemniej u niego wiem, że na razie byśmy bazowali tylko na izometrii i ekscentryce, OK? Podobnie by było w kontekście prawej nogi stawu skokowego. Też byśmy na początku bazowali izometrią, ale możemy też zrobić taki miks izometrii i izotonii, czyli zrobimy sobie na przykład
Wróćmy na chwilę do testów mięśniowych. Połóż się na plecach. Zrobimy sobie pewną misję. Dla pewności sprawdźmy sobie, czy ten naprężacz jest wciąż słaby. Hop. Ok, jest słaby. No to dobra. To teraz zejdźmy sobie. Wykonamy sobie jedno ćwiczenie z takiego miksu. Chodź sobie wstań. Prawa noga. Ok. Dobra. Twoje zadanie będzie takie. Prawa noga z przodu, maksymalnie w takiej pozycji, napierasz na przywodziciel, pchasz sobie i wytwarzasz taką kontrę między ręką a kolanem. Następnie, jak ci powiem stop, to sobie wstajesz, trzymasz sobie tu i teraz robimy hop, taki ruch, że przekładasz ciężar z tej nogi, ona się utrzymuje cały czas neutralnie, a ta i przekładasz ciężar na nogę przeciwną, ok? I robisz hop. Hop, 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 ok? Jest pytanie, czy tutaj w tych ćwiczeniach się progresuje obciążeniem, czy ciężarem, czy zakresem? I tym, i tym. Bo w kontekście na przykład niereaktywnych ścięgien będziemy sobie chcieli zwiększać ten zakres ruchu. No i plus jest taki, że obciążenie może iść szybko, w zależności od możliwości podopiecznego, bo to wszystko dodajemy jakby w skurczu izometrycznym, więc i w ekscentryce. Więc w tym krótkim ruchu, kiedy on sobie tu pracuje, jeżeli jest w stanie wziąć, czy nawet wykroku na tą jedną nogę, czy jest w stanie wziąć 50 kg, spoko, mogę szybko zwiększać ciężar, bo wciąż pracuję w tym komfortowym zakresie. Niemniej jakby z czasem muszę powiększyć zakres. I teraz mogę to sprawdzać na bazie tego, że po pierwsze, jeżeli mam objawy, objawy ze ścięgien będą prawdopodobnie na drugi dzień albo często, tak jak u Ciebie było, zaraz po paru godzinach się pojawiały, będzie ta sztywność, dyskomfort i tak dalej. No i teraz monitorujemy, bo ta sztywność to jest taki super wskaźnik. Mamy od 1 do 10 i monitorujemy, czy nam się zwiększyła ta sztywność, czy jest trochę lepiej. Też często o poranku kolejnego dnia albo dwa dni później nawet. Czasami nawet trochę dłużej, bo nawet po trzech dniach ścięgna dają odpowiedź. Patrzymy, czy ta sztywność, na przykład ktoś mówi, no musiałem tak rozchodzić przez 10 minut. Jeżeli on mi zasygnalizuje, że ta sztywność utrzymała się dłużej, to znaczy, że to jeszcze nie jest ten moment, żeby zwiększać ten zakres ruchu. A jeżeli to nie jest ten moment, to tak. A teraz mamy drugi przykład, jeżeli się zmniejszy albo będzie taka sama, no to znaczy, że jestem jeszcze w tej bezpiecznej granicy. Dobra, słuchajcie, wróćmy sobie do tego ćwiczenia. Najpierw na przywodziciel ręka, na prawy, ok, prawa, ściskasz i mocno taka kontra, ta prosta ręka, żebyśmy całym łańcuchem pracowali, ok. I dawaj, 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 dawaj. Mocno dociskasz stopę. Ja bym sobie tu jeszcze pracował nad tym, żeby dociskał, otrzymał, no trzymaj, trzymaj. Ok, i teraz wykonujemy hop, przejście. No i śmiało. Ja sobie pilnuję tutaj stopy. Dawaj, hop. I dynamiczne ruchy. I przejście mocno ciężarem, przejście na nogę przeciwną. Aha, i do wyprostu. Ona jest prosta w miarę. Ok, i hop. Hop. O właśnie, coś takiego. Cyk, cyk. Mocno dociskasz stopę i hop. Mocne odciągnięcie. Aha. Dobra, i teraz połóż się na plecki z powrotem. I w takim przypadku możemy sobie przetestować jeszcze raz mięśnie powiązane. Hop, wyprostuj, daj mocno opór. Ok. Jeszcze raz, hop. Ok, czyli zwiększyło nam się napięcie z powrotem na naprężaczu. Dużo pracowaliśmy teraz w tym wzorcu X, plus mieliśmy wzorzec X, czyli ten, który wykorzystujemy na przemienny wchodzie. Plus tak naprawdę oprócz tego była zmienna praca, czyli izometria z izotonią w pełnym łańcuchu. Od razu nam odbudowuje jego strategie ruchowe, więc mamy gościa na treningu, a w ten sposób też możemy sobie przetorować go do życia, do tych funkcjonalnych czynności. Ok? Dobra. Możesz sobie usiąść. Dobra. Był jeszcze temat naprężacza. To jest dosyć ciekawy temat a propos rozciągania naprężacza, ponieważ
Tak samo jest mniej więcej z Achillesem i ze wszystkim. My mamy tendencję do przemaglowania tego manualnie, czy też przerolowania. Ja nie jestem tego zwolennikiem, bo naprężacz przede wszystkim nie jest do tego, żeby ściągać z niego napięcie. To, jak sama nazwa wskazuje, jest naprężaczem, jest napinaczem, tak? Czyli my chcemy na nim napięcie, a to, że jeżeli pojawi nam się ból po bocznej stronie, czy coś takiego, to może tylko świadczyć o tym, że nasz naprężacz wpadł w hipotonię, czyli następnie mógł wpaść w hipertonię, no i mamy taki sygnał. Więc przyczyny musimy poszukać w zupełnie innym miejscu i tutaj przykładem może być sytuacja z dzisiaj, gdzie musiałem ratować moją zawodniczkę, bo miała super formę, wszystko szło perfekcyjnie, miała bardzo dobrze zaprogramowany trening przez ostatnie prawie rok, więc mieliśmy teraz super efekty. Niemniej jednak wczoraj trafiła na jakiegoś masażystę tuż przed treningiem, który stwierdził, że musi jej rozluźnić, żeby polepszyć jej rotację w biodrze, rozluźnić jej naprężacz. Nie, nie zastanowił się, dlaczego jakby ten naprężacz jest tak bardzo napięty i po prostu wziął się za robotę, przemaglował. Dziewczyna zaraz poszła, wystartowała i nagle ryb w kolanie, ból dosyć mocny i akurat u niej, bo też jest wrażliwa na jakiekolwiek kontuzje, ta sensytyzacja była dosyć mocna z tego ruchu i to wynikało z tego, że po prostu jej kolano przestało być stabilne, tak? Bo ktoś z jakiegoś niewiadomego powodu za bardzo rozluźnił linę, która powinna być sztywna i stabilizować mi kolano i podobnie jest ze ścięgnem Achillesa. Nie powinniśmy jakby rolować, rozciągać mocno tego, a szczególnie tuż przed danymi zawodami, danym performancem sportowym, bo może to skutkować tylko i wyłącznie tym, że zepsujemy jakby działanie czy to Achillesa, czy to stabilizacji kolana, czy to stabilizacji stawu skokowego, więc byłbym ostrożny, a nawet sugeruję nie rolować, nie cisnąć tam jakiegoś głębokiego masażu czy mocnej terapii manualnej. Trzeba się zastanowić nad przyczyną, usunąć ją, a naprężacz wróci sam do siebie. Podobnie z Achillesem, na te struktury dużo lepiej pod względem takim terapii czy też pozbycia się bólu, dużo lepiej jakby poprawi nam robotę dobrze dobrana izometria w odpowiednim wzorcu ruchowym. Więc nie chciałbym następnie sprzątać po innych. Siadaj, Marek. Dobra. Tak było. Tam było takie pytanie, czy my się podpinamy pod tą... To, wiesz co, ktoś chyba do końca nie zrozumiał, bo nie chodziło o to, żeby naprężacz był hipertoniczny, tylko żeby on działał prawidłowo, no nie? Tak. Więc chodziło o to, bo wiesz, jakby podejrzewam, że problem był taki, że powiedziałeś, że jakby nadmiernie, żeby on powinien napinać i ktoś myślał, że czyli musi być nadmierne napięcie. Nie, nie. Chodzi o to, żeby on działał, no nie? Tak, ale no ja rozumiem, bo jakby w moim środowisku trenerskim pojęcie hipertonia to jest takie fajne, super napięcie, nie? Tak, i tak, to jest jakby... jak hipertrofia. Tak, coś w tym stylu. Niemniej my nie chcemy jakby hipertonii, bo często jakby mięsień hipertoniczny, to po zdjęciu hipertonii to jest jakby mięsień słaby, nie? Więc to jest nadmierne, a w swoim działaniu naprężacz, on ma odpowiedni tonus mięśniowy, więc... To było mocne. To dobre macie. Nie włączyliśmy, tak? Teraz już tak. Teraz działa. U nas tak. Tak, świetnie. To super. Się po ale to było u nas. Tak, bo chodziło o to, że po prostu to ma działać. Docelowo wszystkim chodzi o to, czy to w terapii manualnej, czy w treningu, żeby wszystko było normotoniczne. Tak. Tak. Normotonia jest piękna. Normotonia jest super. Nie brzmi ona tak seksy jak hipertonia. Tak, że nie jest taka super mocna, bo zawodnicy myślą, że muszą być hipertoniczni, bo wtedy wezmą więcej, nie? No ale hipertonia najczęściej jakby robi nam to, że skraca nam maksymalnie ten mięsień, bo mięsień jakby słaby najlepiej działa w skróceniu, więc on będzie szedł do skrócenia i będzie na przykład przypierał tutaj rzepkę, tak jak mamy u Angeliki. Tak, Angelika pyta, co w przypadku rozluźnienia naprężacza podczas bocznego przyparcia rzepki, które zlecił mi fizjo. No i po pierwsze, jakby tak, bo my też myślimy, że jak pracujemy sobie na bocznej stronie, pracujemy tylko z naprężaczem i z pasem, a tam jest też obszerny boczny wielki pod spodem. I teraz pytanie jest takie, dlaczego ta boczna przyparcie rzepki jest, tak? Czy to jest związane z tym, że mamy nadmierne rzeczywiście napięcie, nie wiem, naprężacza albo śladów, które pociągają rzepkę do boku, czy to jest obszerny boczny, czy może mamy niewydolne struktury, które tę rzepkę powinny pociągać środkowo, tak? Czyli gdzieś tam głowa pośrodkowa,
a może jakieś uszkodzenie troczków rzepki, nie wiadomo, więc to ciężko powiedzieć. Być może jest to pomysł też czasami, tak, że poprawić mobilność, elastyczność tutaj pasem odrobisz bytrowo pieszczelowego. Aczkolwiek ja na przykład, jeżeli chodzi o samą poprawę na przykład naprężacza, to tutaj bardzo podobnie jak tu w funkcji, gdzie się po prostu łapaliśmy i często jakby prawidłowy chód, taki troszeczkę, jakby to powiedzieć, taki mocny, sprężysty, dynamiczny, sam nam jakby ten ślizg, jeżeli tam jest problem, nie wiem, ze ślizgiem, z czymś tam, no to jakby samo się przywróci i jakby ten problem powinien gdzieś tam na chwilę ustać, dopóki nie znajdziemy jakby przyczyny. Tak, 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 więc to może być nawet fajne rozwiązanie. Tutaj było też takie, oprócz tego, że ludzie pisali, że Love Marek, bądź w moim zespole i tak dalej, więc tutaj sobie może potem poczytać, jak chce sobie się ego połechtać trochę. Okay. Tak, ale chodziło też tutaj... o to, że tych materiałów było dużo, tak, że niektóre osoby się pogubiły, bo rzeczywiście tutaj czy w kwestii manualnej, czy w kwestii treningowej, no to rzeczywiście dzisiaj była potężna dawka informacji. Tak. Znaczy tego jest dużo i w każdym z tych rzeczy, które robiliśmy, czy to w testach mięśniowych, czy to właśnie w ocenie, jest jakby, to są detale. Tak, nie? Tak. Jeżeli jakby nie wychwyci się tych detali, to niestety jakby... Tak. Więc możecie sobie ewentualnie dzisiejszego streama obejrzeć jeszcze raz. On będzie to dostępny za jakiś tydzień, dwa na YouTubie prawdopodobnie, ale oczywiście tych informacji było na tyle dużo, że no de facto dzisiaj zrobiliśmy sobie taki kumulację, no nie wszystko, bo zrobiliśmy pewnie 1/3 materiału, nie, pewnie nawet mniej, ale kumulację tego, co będzie w Neuroklanie, więc jakby, no w sumie to było tak mniej więcej... Do 1/3 daleko. Do innej rzeczy daleko, no, ale zrobiliśmy po prostu taką część u pacjentów z bólami niespecyficznymi, można powiedzieć, więc po prostu, no jeżeli temat was ciekawi, tam było pytanie, gdzie informacje o wskaźniku znaleźć, o co chodzi, jak, dlaczego, jakby na te wszystkie pytania, które wy się zadaliście, de facto będziemy sobie odpowiadać w Neurokolanie, więc co tu dużo mówić, no tam tych, wiecie, 120 filmów, to można naprawdę sporo rzeczy, no sporo pytań podpowiadać. Tak. W ogóle mamy tutaj jeszcze takie ze trzy pytanka z grupy terapeuta na swoim i myślę, że warto byłoby tutaj się do nich odnieść. Tutaj Sara na przykład pytała, czy ból kolana, a steroidy u osób trenujących siłowo, czy przyspieszony wzrost masy mięśniowej może mieć wpływ na dolegliwości bólowe stawów kolanowych? Okej, to ja bym poszedł, jeżeli chodzi o takie przyspieszone wzrosty, to jedynie jakby jak mamy... U młodych, nie? Że jest przyspieszony wzrost kościa i jakby ciało nie zdąża się zaadaptować do nowych wzorców, to spoko. Co do steroidów, no to wszystko zależy, tak? Bo teraz mamy, zależy jakie, o jakich sterydach mówimy tak naprawdę, nie? Bo jeżeli mamy takiego człowieczka, który dźwiga sobie na siłowni, no to jeżeli ma niezapisane przez lekarza z niewiadomego pochodzenia te sterydy, no to gdzieś tam wiadomo, może mu zaburzyć po pierwsze gospodarkę hormonalną, układ trzewny, co może w konsekwencji gdzieś rzutować, wiadomo, na kolano. Ale tak wiemy, że pan doktor też czasami nam steryd pyknie w kolano i ten ból gdzieś na chwilę się uśmierza, tak? Bo często jakby jeżeli już na przykład mamy pana doktora, który nie wie, jak sobie czasami poradzić, nie wie, jakby gdzie szukać i tak dalej, albo jeżeli mamy taki ból, no to jak pykniemy steryd, to coś się zadzieje i zazwyczaj jakby ciało sobie zaczyna radzić w tej przestrzeni ze stanami zapalnymi i z problemami, tak? Ale to jest bardzo, bardzo doraźne i... Więc raczej nie jest to bezpośrednia przyczyna problemów, jak dokładnie. Już podsumowując, no nie? W dużym skrócie. I co tam jeszcze macie ciekawego znalazłeś? Czy iniekcja z osocza przy chondromalacji rzepki 3/4 stopnia ma sens, jeśli wchodzi to w tematykę webinaru, bla bla bla, i czy generalnie osocze zmienia coś, jeśli chodzi o problemy gojenia się struktur stawów, w tym kolana? Na pewno natrafiłem na badania związane z osoczem. Na bank, tak. Więc oczywiście to poprawia sytuację, ale trzeba oczywiście, tak jak tutaj wcześniej wspominaliśmy w komentarzach, taki staw musi mieć też zapewnioną dobrą sytuację do gojenia się tkanki. To nie jest tak, że to po prostu walimy sobie osocze, olewamy resztę, no bo to po prostu praktyka pokazuje, że tutaj bywa bardzo różnie. Z naciskiem, że na raczej nie. Tak, ale najczęściej... Ja najczęściej się z tym akurat spotykam wśród pacjentów, którzy zdecydowali się tylko na osocze i nie podejmowali zupełnie jakichś innych metod leczenia, to kiepsko to wyglądało. Ale jako przyspieszenie procesu gojenia... Osocze przy naszej terapii? To spoko. Tak, ja to wtedy działa. Brałbym. No. No i torbiel. Torbiel Beckera. I teraz tak, znowu pytanie, bo torbiel Beckera jest to oczywiście cysta w dole podkonowym związana z przepukliną kaletki miesia puścienistego głównie, więc znowu, tak, jeżeli zbadamy sobie, sprawdzimy, jak działa grupa kurczowo-ogólniowa,
Bo cóż, macie takiego pacjenta, który przychodzi i ma, nie wiem, powiedzmy niewydolny to obszar albo jest hipertoniczny, czyli de facto tam działa kiepsko hemodynamika, jest kompresja w obszarze torebki, tylnej części torebki stawowej, ewentualnie macie obszar, który działa jest hipertoniczny, wpływa to na uszkodzenie samej struktury jakby kaletki mięśnia puścinistego, co wpływa na wydobycie się tutaj tego płynu z tej kaletki i mamy tą cystę, więc de facto trzeba znaleźć sobie znowu jakby najprostszą rzeczą. Te testy dają o tyle fajny pogląd, że ja mogę sprawdzić, co w tym kolanie nie działa stricte, znaleźć, dlaczego to nie działa, starać się zrobić tak, żeby one zaczęły działać i spowodować po prostu bardzo dobre warunki gojenia się tkanek. I często jest tak, czy to jest jakieś, powiedzmy, niewielkie uszkodzenie łąkotki, czy to jest jakieś naderwanie więzadła. Tak, bo mamy całkowite zerwanie, no to cuda nie ma, no nie? Cudów nie ma. Czy jak mamy, powiedzmy, taką cystę, czy jak mamy ewentualnie jakieś delikatne zmiany entozopatyczne, to jest w stanie spowodować, że organizm zacznie w końcu się prawidłowo regenerować i my będziemy ten proces mieli prawidłowy, tak? Czyli po prostu te więzadło będzie się regenerowało tyle i tyle miesięcy, ta cysta się za jakiś czas wchłonie, bo oczywiście tam makrofagi już fagocytują i tak dalej, i tak dalej. Więc znowu starajcie się, to jest bardzo ważne, żeby po pierwsze nie dobierać techniki terapeutycznej do dolegliwości bólowych pacjenta, no to nie ma sensu, czasami się uda, czasami się nie da. Nie dobierać techniki terapeutycznej albo nawet, nie wiem, treningu ruchu do po prostu jednostki chorobowej, bo to też nie działa, tak? Po prostu trzeba sobie sprawdzić, ocenić sobie stan pacjenta, czy to manualnie, czy to ruchowo i później wprowadzić trening, ćwiczenia, które zaczną poprawiać jego funkcję. W dużym skrócie. Dokładnie. Strasznie dużo tutaj odpowiedzieliśmy pytań. Podobno latarka w tyłku, już nie będę tutaj brzydko mówił, przejdzie do historii, aczkolwiek ten tekst u Ciebie słyszałem już wiele razy. Tak, ale generalnie, bo chodzi o to przede wszystkim, żebyście używali takiego słownictwa bardzo prostego, które Wasz podopieczny szybko załapie, tak? Bo jeżeli będziemy do niego mówić zrotuj miednicę w ten sposób, tutaj ustaw kość taką, tak? To jakby ja nawet z tego nic nie rozumiem, jest to jakby za trudne dla mnie słownictwo. A latarka świeci w dupę, No to normalnie, ja robię na co dzień. Nie potrafię, nie? I na no. króliczka na ścianę. Tak. A tutaj jeszcze Magda zadała takie pytanie. A propos, zastanawia mnie użycie gumy oporowej podczas tego ćwiczenia z wzorcem X. Opór przyjmuje mięśnie naramienne, a kolana są zablokowane. Chodzi o generalnie przejście, to jest jakby, w ogóle to jest jakby cząstka tego ćwiczenia, bo najpierw powinniśmy zrobić, wyizolować każdy ruch, każdy segment po kolei, potem to łączyć w kupę, a potem jeszcze dołączyć przeskok, ale jako piłkarz on funkcjonuje w różnych wzorcach i to czy to będzie właśnie na tych taśmach funkcjonalnych przednich, tylnych, tak, czy jakichkolwiek innych skośnych, są to łańcuchy, które wybierze ciało, ale które mniej więcej my powinniśmy nauczyć się wychwytywać i nauczyć się funkcjonować naszego podopiecznego w tych wzorcach. W związku z tym ja chciałem, żeby on zarówno jakby tą całą przednią taśmę najpierw izometrycznie zaktywował, czyli miał nacisk od przodu, od klatki powiedzmy przez mięśnie skośne do przywodziciela, a potem w przeciwną stronę atakował razem z przejściem, tak, czyli przy zachowaniu stabilnej pierwszej nogi zrobić przejście na drugą nogę i mniej więcej w ten sposób to zaktywować, tak? Bardzo identycznie możemy zrobić, powiedzmy, z czymś takim jak ala martwy ciąg z wyciągiem na jednej nodze z dociąganiem, czyli aktywujemy przeciwny pośladkowy, wielki i najszerszy, no i tak możemy się bawić. Dobra, ja myślę, że to będzie już dzisiaj koniec, jeśli chodzi o pytania, bo nie widzę żadnego, na którym odpowiedział w ciągu 10 sekund. Jakieś complicated się wydają te pytania. To jakieś anatomia. Z godziny 22, nie 19, 21. To i tak jest późniak na anatomię już, no nie? Za późno troszeczkę. Więc będziemy sobie kończyć i tutaj takie pytania kilka techniczne. Słuchajcie, jakby podsumowując, widzimy się w Neurokolanie, które startuje 7 grudnia i dziś jest przesprzedaż, a to znaczy, że po prostu wy nas darzycie dużym zaufaniem, więc macie taniej. W dużym skrócie tak to wygląda. Bonus? A bonus jest! No, ja w ogóle o tym zapomniałem. Bonus jest taki, że jak ludzie dołączą w przedsprzedaży, to jest jakby pewnik, to jest 10 moduł, tak? Boże, tak. Jak brzmi jako coś odległego, a to będzie w lutym. 10 moduł, który po prostu jest niespodzianką, a później już tak kolorowo nie będzie, więc warto, a niespodzianka jest niespodzianką, więc nie powiemy, co wam jest, ale na pewno warto. Znacie nas, więc zobaczcie, jakby była niespodzianka taka, to byłoby warto, nie? A będzie na pewno lepsze niż to. Co robimy tutaj, no nie? Lepsze niż latarka. Lepsze niż latarka w tyłku. Część kursu... Co?
O, bateria padła, to czekajcie, dajcie to nam znaczy, że jesteś... sekundeczkę. Ale nas słychać. Nas słychać, tak, nas no słychać, więc macie czarny ekran na chwilkę. Więc dobra. Krzysiek, być może rzuci jakąś planszę czy coś takiego? Nie może rzucić planszy żadnej. Dobra, to jest po prostu czarno, więc po prostu zamknijcie oczy, zrobimy sobie teraz wieczór medytacyjny. Teraz zamknijcie oczy, głęboko oddychaj. Nie. Chodzi, słuchajcie, o to, że widzimy się w neuro kolanie i ono rusza 7 i tam jeszcze takie było pytanie, czy jak ktoś kupi teraz, to ma dostęp na całe życie. Nie ma nic na całe życie de facto, każdy wie o tym, że nie ma rzeczy na całe życie. Dostęp jest na rok i my i tak będziemy was bardzo mocno zachęcać i motywować do tego, żebyście robili to systematycznie. Bo słuchajcie, jak wam zostanie 10 modów do zrobienia na przykład i nie zrobicie tego systematycznie i potem będziecie musieli to sami robić, to wy tego nie zrobicie prawdopodobnie nigdy, więc was będziemy cisnąć, żebyście robili razem z nami na początku. Dlatego grudnia. Warto później... robić notatki i warto to od razu testować na kimś, tak? Żeby to od razu wprowadzić w życie, żebyście wiedzieli... Podsumowując na rok. Na rok, podsumowując na rok i wtedy jednocześnie jak robicie to systematycznie, no to wiadomo, tak? Dużo osób robi to systematycznie jednocześnie razem z nami. Prawdopodobnie trochę będzie osób, które będą się wzajemnie motywować, więc fajnie. I będziecie po prostu tutaj wspólnie robić notatki. Pewnie mieć jakieś wątpliwości, od razu wątpliwości, wątpliwości wrzucać na grupę, będzie grupa facebookowa, no i de facto będziemy tutaj sobie wspólnie razem kombinować z pracami domowymi i będziemy też na bieżąco tutaj ten kurs rozwiązywać, więc niższa cena i dodatkowy moduł, o którym w ogóle zapomniałem, że on jest dobra jako cena. Dobra same cena. Same super rzeczy, same dobre wiadomości. Dobra, powiedzmy coś miłego na koniec i idziemy tutaj palulu, czyli spać. No tak. To możesz sobie powiedzieć fajnego. Zawsze jestem postawiony w takiej sytuacji, że muszę na szybko wymyślić coś miłego, jakby był w tym dobry. O, jeszcze lepiej. Na bank znacie takie sytuacje, że trzeba powiedzieć dowcip na szybko i przychodzą do głowy same krapy. Tak. Dobra, to miło było was gościć tutaj w naszym studiu nagraniowym. I może ktoś też był zaskoczony, że to jest jedno pomieszczenie. Tak. Więc ząk. Dzięki za uwagę, do zobaczenia w neurokolanie. Patryk. Maciek. I Marek. Trzymajcie się. Jak to jest mikrofon na koniec? Fajnie. Nie, fajnie. Mega. Dobra, hej.